chciałem się przebranżowić, więc liczyłem się z tym, że idąc na juniorskie stanowisko do IT będę zarabiał mniej, więc musiałem wziąć kredyt, także tak. Ja nierzadko podkreślam, że praca programisty to jest rzeźbienie w gównie. Myślę, że to by było moją największą porażką, jakbym komuś powiedział, że zrób tak jak ja mówię, bo tak jest lepiej, nie? Ja na przykład z ChatGPT korzystam w takich sytuacjach, kiedy próbuję rozkminić, jak mógłbym coś zaimplementować, nie? Cześć, witajcie, jest ze mną dzisiaj Adam Romański. Witaj. Cześć, bardzo mi miło. Zacznę taką ciekawostką. Adam Romański jest po studiach dziennikarskich i pracuje w IT. Natomiast ja jestem po studiach IT i pracuję w dziennikarstwie i w mediach, więc ciekawie się losy układają. Tak, mieliśmy po prostu wakaty wolne i się zamieniliśmy. Tak, to. A to, co nas łączy, to to, że jesteś też muzykiem, perkusistą. Byłem. Byłeś raczej, tak? Ale widzę, że też pianinko stoi, więc... Tak, no mam tutaj za sobą gitarę, tam stoi pianino, gdzieś stoi kachon jeszcze, który jest instrumentem perkusyjnym, więc tak. Ale na perkusji grałem 10 lat i to było... Skończyło się 5 lat temu mniej więcej. Okej, czyli programowanie wyparło inne pasje. I programowanie, i vlogowanie. Za dużo się tego zrobiło w życiu, żeby jeszcze grać, a perkusja jest tak niewdzięcznym instrumentem, że jak się nie ćwiczy prawie codziennie, to się gra kiepsko. No, to prawda. No i właśnie z tego, co widziałam na Twoich vlogach i w ogóle od dawna Cię śledziłam na YouTubie, to też były początki mojego programowania, kiedy Ty wrzucałeś swoje filmy o programowaniu, no to widziałam, że byłeś mega wkręcony, to była taka Twoja zajawka programowania, a ostatnio zaczęły się pojawiać takie filmy o jakimś wypaleniu i chyba trochę przebranżowieniu w kierunku, bo Ty już od jakiegoś czasu interesowałeś się też UX UI. To znaczy, to zawsze było częścią tego, co robiłem na frontendzie i też tu mam na przykład teraz stronę, którą piszę dla znajomej, to jakby zaprojektowałem ją też wcześniej sam. Nie pokażę Wam, bo jeszcze wszystko jest nieskończone, ale generalnie zdarza mi się tak, że i projektuję i wdrażam to jakby w kodzie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, bo powiedzieli, że pracuję w IT, to jakby było aktualne do 5 maja, bo właśnie przez to wypalenie coś się zmieniło, ale to może okay. Pozwolę płynąć wywiadowi i nie będę za dużo zdradzał na początku. To znaczy, no możesz też mówić, bo ja zauważyłam, że Ty się tak kierunkujesz w stronę trochę designu, jeżeli dobrze rozumiem. Czy w zasadzie jaki kierunek teraz obierasz? Myślę, że to za dużo powiedziane. Myślę, że design był zawsze obecny w kręgu moich zainteresowań, głównie przez to, że mój brat jest designerem już takim naprawdę nagradzanym wielokrotnie. Studio jedno z lepszych w Polsce i jak po prostu widziałem, jak dorastałem i on to wszystko tworzył przy mnie, to było to dla mnie na pewno wielką inspiracją i ja poszedłem w stronę kodu bardziej. Zawsze chciałem bardziej tą techniczną stroną się zajmować, ale nigdy nie bagatelizowałem tego, jak ważny jest design UX, UI i to wszystko dookoła. Natomiast zawodowo z mojej strony póki co nic się nie zmienia i nadal jestem bardziej po stronie kodu. Niemniej wszystko, co związane z designem, z interakcjami, z mikrointerakcjami, z animacjami, z tego typu rzeczami, to wszystko jest na maksa interesujące i myślę, że ciężko mi się zamknąć w jakiejś jednej kategorii. Staram się jakoś tak bardziej całościowo to wszystko postrzegać i się tym zajmować. Okej, czyli nie wyznajesz tej zasady, żeby być specjalistą w wąskiej dziedzinie? Jest coś takiego u deweloperów, co się nazywa T-shaped developer. I to generalnie chodzi o to, że jak masz literkę T, to T stanowi tą bazę, która jest całym spektrum twoich zainteresowań, twoich takich niespecjalizacji, ale rzeczy, którymi potrafisz się zajmować. I to jest ten baseline taki. A ta druga kreska, ta dłuższa, ten ogonek jakby od T, to jest twoja specjalizacja i tam wchodzisz bardzo głęboko już, nie? I to są różne rzeczy. Często to jest, nie wiem, security. Niektórzy bardziej na przykład w jakąś logikę biznesową idą. No mnóstwo jest tych rzeczy, którymi możesz się zajmować. Accessibility na przykład. A u mnie myślę, że jest to właśnie... Nie wiem, czy bym się określił jako T-shaped developer właśnie, bo jestem bardziej kółkiem niż taką literą. Co widać? Nie, no bez przesady. No, ale... No, ale frontend generalnie to frontend, jest twoja dziedzina. Tak. Wielokrotnie próbowałem zacząć zajmować się backendem i po prostu było to dla mnie na maksa ciężkie. Trochę inny świat, co, nie? Na bardzo podstawowym poziomie jestem w stanie to ogarnąć i coś napisać, ale bardzo szybko staje się to dla mnie dość uciążliwe. I
Może to wynika z tego, że nie jest to po prostu najbardziej interesująca rzecz na świecie dla mnie. Ale to jest właśnie ciekawe, bo z tego co zauważyłam, to ty jesteś takim bardziej nawet full stackiem niż frontendowcem, w sensie zagłębiasz się w różne inne technologie i myślałam, że może ten backend też cię wobec tego trochę pociąga. No chciałem, żeby tak było właśnie i próbowałem i z Go, i z Pythonem, i z Node'em. I w każdym z tych języków coś tam sobie napisałem, więc tak jak mówię, nie jestem kompletnym ignorantem, jeśli o to chodzi, ale nigdy to nie było coś, co mnie pochłonęło tak jak frontend na przykład. Okej. Uważasz, że jest coś takiego, że frontendowcy patrzą na backendowców jak na takie mastermindy, jakieś wiesz, wymiatacze, czy raczej to tak jest wzajemny szacunek jednych do drugich? To zależy od dewelopera. Myślę, że są tacy, którzy mają jakieś wyobrażenie na temat drugiej strony i to wyobrażenie często jest mylne. Dużo jest stereotypów, dużo jest też takiego podejścia na zasadzie, nie wiem, dość często ludzie zajmujący się backendem mimo wszystko są po studiach informatycznych. Na frontendzie jest to trochę bardziej wymieszane z tego, co widziałem w życiu. I zdarza się, że ludzie po studiach podchodzą do tych osób niewykształconych informatycznie z wyższością na zasadzie, to ty nigdy nie będziesz programistą, ty będziesz jakimś tam klepaczem kodu, nie? Co jakby historia już nieraz udowodniła, że jest bzdurą po prostu i to jest takie niefajne podejście. Pewnie wielu z oglądających się ze mną nie zgodzi, ale po prostu nie uważam, żeby tak było. Twórcy największych bibliotek typu Vue, czy z tego co pamiętam Dan Abramow też nie jest po studiach informatycznych. Even You, i to jest od Vue kolesia, od Reacta jest Dan Abramow. Mogłem teraz palnąć głupotę, ale nie jestem pewien. Nieważne. W każdym razie nie ma co do tego tak podchodzić, że ktoś jest mastermindem, a ktoś nie. Całość sprowadza się do tego, że jeśli lądujemy w jednym zespole, to żebyśmy po prostu dobrze ze sobą pracowali, żebyśmy się rozumieli, żebyśmy potrafili się ze sobą komunikować. I w tym chyba tkwi szkopuł. Jakby to, że musimy swoją robotę robić jako programiści i pisać kod, wdrażać zadania i tak dalej, to jest oczywiście bardzo ważne, ale jeśli coś zaczyna nie stykać na tym poziomie komunikacyjnym, to wtedy najczęściej w projektach się coś wypieprza. I nieraz właśnie byłem gdzieś angażowany do jakiegoś zespołu, żeby, że tak powiem, jak to się mówi, wyjaśnić typów. Że po prostu, no nie, no pogadać z ludźmi i zobaczyć, co tam nie gra. I bardzo często to była komunikacja, nie? Że ktoś coś ustalił na privie, nie powiedział o tym project managerce czy team leaderowi i po prostu robili sobie na własną rękę. Nikt o tym nie wiedział i nagle projekt zaczął jakoś dziwnie funkcjonować, nie? Okay. Więc ta komunikacja jest bardzo ważna. A ty chyba właśnie pisałeś pracę magisterską o komunikacji w biznesie, czy to był kierunek twój? To była specjalizacja. Tak, tak, tak. A pracę magisterską pisałem o przemianach w interfejsach polskich portali informacyjnych od 2000 roku do 2015, czyli tam Wyborcza, Onet, te wszystkie Interie. Badałem, jak to się zmieniało, nie? Okej. No ale w każdym razie z komunikacją też miałeś coś do czynienia. Tak, no. Może dzięki temu jesteś też team liderem. Byłem. Byłeś. Do maja. Myślę, że tak. Myślę, że te studia komunikacyjne na pewno mi pomogły. Myślę, że praca kelnera mi na maksa pomogła w tym. Człowiek się uczy tam jednak rozmawiania z ludźmi i też bardzo takiego czucia, emocji ludzi, kto z jakim humorem przychodzi, jak do niego podejść, jak tam rozładować. Trzeba być chyba pokornym też trochę w tej pracy. W pracy kelnera. By czasem zagryźć, no, ugryźć się w język, żeby cię nie wywalili z roboty. Tak. No, dzisiaj nie pozwoliłbym sobie na większość zachowań, które mnie wtedy spotkały. Okay. Chociaż zdarzały się i takie sytuacje, gdzie na przykład na ogródku ktoś na mnie pstrykał i nigdy do takiej osoby nie podchodziłem. Miałem taki swój kodeks, który po prostu jak ktoś go łamał, to już po prostu było pozamiatane. Ja mam właśnie duży szacunek do twojej drogi, bo pamiętam, jak opowiadałeś, że po godzinach zmęczony, po kelnerowaniu, jeszcze czegoś się uczyłeś. Ostatnio właśnie usłyszałam, że nawet wziąłeś kredyt na ten czas przebranżowienia się. Tak, tak, tak. Ale to było po byciu kelnerem. Jeszcze pracowałem przez 6 lat jako copywriter w agencjach reklamowych. Ta ostatnia agencja, w której pracowałem, była już naprawdę bardzo dobrze płatna na to stanowisko. Wiadomo, że zarobki w reklamie nie są tak duże jak w IT, ale były to spoko pieniądze na umowę o pracę. Chciałem się przebranżowić, więc liczyłem się z tym, że idąc na juniorskie stanowisko do IT będę zarabiał mniej, więc musiałem wziąć kredyt, także tak. No. Wow, nieźle. Nie był to jakiś ogromny kredyt, nie? Ale jednak coś tam musiałem... No ale zrezygnowałeś z lepszej stawki na rzecz mniejszej, żeby realizować, spełniać swoje marzenia, gdzie też wiem, że były one podważane przez niektóre osoby, skoro nie jesteś twoją tam, nie wiem, wiodącą stroną, nie była jakaś tam matematyka i tak dalej, tylko raczej te przedmioty humanistyczne, no a jednak zaryzykowałeś i poszedłeś w to.
Tak, i dość szybko mi się to wyrównało. Jakby po kilku miesiącach dostałem już takie podwyżki, że, tak, że jakby tak, zarabiałem więcej niż jako ten copywriter, więc to była trafna inwestycja. No i nawet trochę zawstydzałeś mnie w tamtym czasie, bo ja właśnie miałam te studia teleinformatyczne, więc to był ogromny zakres do nauki i tak naprawdę mało co było tego frontendu, który mnie interesował na studiach. Więc czułam, że rozwijam się powoli w stosunku do tego, o czym ty opowiadałeś, że tutaj to i byłam taka, że kurde, jaką on ma na to zajawkę, że nawet mnie trochę tym nakręcałeś, ale też trochę byłam taka, że nie mogę doścignąć, nawet będąc na tych studiach. Myślę, że oglądając takich ludzi jak ja, czy nie wiem, czy Zebza, czy Overment, jest wielu takich twórców w Polsce, których zresztą pozdrawiam, bo ich bardzo lubię. Łatwo jest wpaść w taką pułapkę, że oni nie wiadomo ile wiedzą i nie wiadomo jak wieloma rzeczami naraz się zajmują. To jest trochę tak, że jak, nie wiem, jak tworzysz jakieś materiały do sieci, jak dobrze wiesz, to nie jesteś ty na co dzień, nie? To jest jakby wiadomo, że to nie chodzi o to, że ja kogoś udaję, kiedy nagrywam te odcinki. Zresztą często jak ktoś mnie spotyka na ulicy, to mówią, ej Roman, ty jesteś taki sam jak w tych filmikach, nie? Co jest bardzo miłe i jest to dla mnie komplement, bo naprawdę nie silę się na to, żeby tutaj udawać nie wiadomo kogo. Ale chodzi mi o to, że łatwo sprawić wrażenie na takim kanale edukacyjnym, że naprawdę wie się bardzo dużo. A jakby ja z moją samą świadomością i może trochę z syndromem oszusta, myślę, że wiem bardzo mało z kolei. Uważam, że jestem zupełnie przeciętnym deweloperem. Znam się na pewno na tym, jak uczyć ludzi, nie? Jak wytłumaczyć im pewne kwestie. Bardzo często w pracy się tym zajmowałem, nie? Żeby nietechnicznym osobom wyjaśnić coś bardzo skomplikowanego technicznie, co się przekłada na umiejętność uczenia osób, które dopiero zaczynają programować, dla których te wszystkie techniczne rzeczy jeszcze bywają bardzo skomplikowane, żeby mi to jakoś wyłożyć w lepszy sposób, nie? Co nie znaczy, że jestem jakimś koksem, deweloperem, który po prostu wymiata, nie? I myślę, że wpasowuje się gdzieś tam w taką średnią, nie? Ale to wystarcza. Trochę powyżej średniej. Mam nadzieję, ale no nie wiem, to trzeba by było ludzi z pracy spytać. Okej. No w każdym razie miałam wrażenie, że daje ci to też duży fan. No albo to też może przez to, że jesteś generalnie pozytywnym człowiekiem i jeżeli już mówiłeś IT, no to też to sprawiało takie wrażenie, że daje ci to fan. I dlatego bardzo mnie zdziwiło to twoje wypalenie, ta informacja o tym, że tam wspomniałeś, że projekty już nie były aż tak interesujące, próbowałeś przenieść się do innego projektu, to też w zasadzie jest takim krokiem dosyć nietypowym, bo mało osób w takim stanie, gdzie już jest, wiesz, tak ku dołowi raczej, że się wypalają, nie mają na nic siły, decyduje się na jeszcze cięższy projekt, jakieś nowe wyzwanie. Tak, uważam, że to był dobry krok. Może kontekst jakby dla osób, które gdzieś tam nie śledziły tego, co ja opowiadałem na swoich mediach. Doszło do jakiegoś tam wypalenia u mnie w pracy. No i moim pomysłem było to, żeby się przenieść po prostu do innego projektu, gdzie stwierdziłem, że może dostanę jakiegoś nowego wiatru w żagle, że to będzie jakieś odświeżające. I faktycznie tak było. Trafiłem na naprawdę świetny zespół. I ludzie byli tam super i tematyka generalnie była ciekawsza, bo była związana z bezpieczeństwem, z logowaniem, z tego typu rzeczami. Nadal mocno frontendowymi po mojej stronie. Tylko moim błędem było to, że zrobiłem to za późno. Tak naprawdę takie pierwsze przesłanki o tym, że ja czuję, że coś jest nie tak, zaczęły się, myślę, że w marcu zeszłego roku, może w kwietniu. Ja tak czekałem, trochę to bagatelizowałem, myślałem, że coś się zmieni. I w momencie, kiedy wylądowałem już w tym nowym projekcie, to tak naprawdę byłem tam chyba 2 miesiące i po 2 miesiącach już skończyłem pracę w tej firmie, bo po prostu wydarzyło się to za późno. Mimo tych wszystkich pozytywnych bodźców było tak, że czułem, że po prostu już mi nic nie sprawia przyjemności, nie? Że kończę robotę i jestem totalnie zmęczony. Czułem, że mi tygodnie przelatują przez palce, nie? Że po prostu nie robię absolutnie nic oprócz odbijania tej przysłowiowej karty, tam nie było żadnego logowania godzin, ale że od 8 czy tam od 9 do 17 siedzę i po prostu później już, nie wiem, Netflix, nie? I to wszystko. Okay. Już nie miałem absolutnie na nic siły, nie? Więc stąd też te braki u mnie na kanale, nie? Że nie nagrywam od... Jedno wpływa na drugie. Totalnie, no jak nie masz fanu z pracy, a twój kanał koreluje jakoś z tą pracą, jest jakby nawiązuje tematycznie, no to jeśli ta praca nie daje ci tej frajdy, to ten kanał nie będzie działał. Możesz się zmuszać ile chcesz, to będziesz ewentualnie robić kiepskie filmy, nie? Co też widzę po moich odcinkach.
nie jestem z nich zadowolony, z tych, co wyszły przez ostatni tam rok. Nie? Okay. Wyszło ich kilka dosłownie, ale nadal nie podobają mi się. Wydaje mi się, że tak czy siak ogląda się Ciebie przyjemnie i to też potwierdzają komentarze. Natomiast faktycznie jak sobie przelatywałam przez różne filmy, przez ten cały okres, kiedy nagrywałeś, no to na tych pierwszych było tam dużo takiej energii, także aż mnie to tak porywało. A te ostatnie były takie, że w sensie bez porównania bym tego nie zauważyła, ale porównując już widać, że jest to inny poziom energii. Też robiłem to porównanie z ciekawości, tak z perspektywy czasu chciałem zobaczyć, jak to robiłem kiedyś, jak to robiłem po kilku latach. No miałem też jakieś tam przeboje z życia prywatnego, które sprawiły, że po prostu powiedziałbym, że były bardzo energochłonne, że wyciągnęły bardzo dużo ze mnie takiej siły życiowej i energii i po prostu musiałem poczekać, aż to się zregeneruje tak naturalnie, nie narzucać sobie jakiegoś tam nie wiadomo jakiego tempa, ale efektem było to, że gdzieś tam doszło ostatecznie do tego wypalenia, ale od 2 miesięcy równo jestem szczęśliwym bezrobotnym i jakby czuję się świetnie. Czyli takie są plany na kolejne miesiące. Dałem sobie, 5 maja skończyłem pracę, dałem sobie 4 miesiące kompletnie bez planu, takie, że w ogóle nic nie robię, nie? Żeby odpocząć. I już teraz czuję, po tych 2 miesiącach zaczęło się coś takiego, że wchodzę w jakąś rutynę, taką pozytywną, nie? Że wiesz, wstaję rano, idę z psem, coś tam ogarniam, jadę na miasto i zaczyna się dziać. W następnym tygodniu w ogóle mam codziennie coś, jakiś wywiad, podcast z Zebzą, Zebza pozdrawiam. Nagrywam, mam sesję fotograficzną właśnie z moim przyjacielem, jakiś tam fotospacer z innym gościem z Instagrama, więc zaczyna się dziać dużo takich fajnych, kreatywnych rzeczy, które jednak dają ci taką właśnie energię, nie? To no jest tak, fajne. Ale to ciekawe, że dałeś sobie przestrzeń taką zupełnie wolną i nagle ona ci się zaczęła zapełniać jakimiś fajnymi rzeczami, które ciebie interesują. Gdybyś nie miał tej przestrzeni, to być może nic z tego by się nie zaczęło wydarzyć. No totalnie, na pewno nie. No. Ale jeszcze wracając do początków, bo powiedziałeś, że to już było w zeszłym roku w marcu, tak? Kiedy zauważyłeś jakieś takie pierwsze objawy, no to w zasadzie czym to się tam objawiało? Bo na początku to na pewno było łagodne, ale rozumiem, że były już jakieś takie sygnały, że to nie to, co teraz robisz. Chyba bym to nazwał tak generalnie brakiem siły, brakiem energii i brakiem entuzjazmu. Takiego, że wiesz, jak zaczynałem w IT pracować, no to nie rozumiałem tych memów o tych poniedziałkach, nie? Że poniedziałki są do kitu, bo ja uwielbiałem wracać do tej roboty, nie? Że to było dla mnie jakieś takie paliwo i to było super. No ale być może to, że byłem tak intensywnie obecny na YouTubie, co tydzień bez wyjątku publikowałem, chyba przez 3 lata z tego co pamiętam. Plus właśnie bardzo dużo pracowałem i bardzo dużo się rozwijałem, jeszcze dużo po godzinach się uczyłem. Być może to spowodowało, że gdzieś tam tego paliwa zaczęło brakować po drodze i nawet tego nie czułem wtedy. I to jest trochę taka bomba z opóźnionym zapłonem, nie? Później właśnie jakieś tam prywatne perypetie, pandemia była po drodze, co jakby w ogóle przeorało wszystkich. Tak. Więc było tego mnóstwo, nie? I to się wszystko nagromadziło i zaczęło objawiać się tym, że po prostu nic mi się nie chciało, nie? Że nie było czegoś takiego jak kiedyś, że o, będzie sobota, to sobie nagram odcinek, nie? Tylko było bardziej, o, będzie sobota, to nie wiem, poleżę. No to rozumiem, że teraz jesteś mądrzejszy o to, że twierdzisz, że lepiej jest reagować szybko na taki stan. A czy sądzisz, że w ogóle dałoby się zapobiec takiemu stanowi? Myślę, że tak. I myślę, że jeśli zareagowałbym w porę, to mogłoby się to skończyć na jakimś długim, bezpłatnym urlopie. Typu, wiesz, 3 miesiące bezpłatnego urlopu. Myślę, że w mojej firmie bez problemu coś takiego dostał, bym poprosił i to uargumentował jakimiś tam właśnie problemami takimi... nie wiem, czy to są problemy psychiczne, no to jest po prostu problemy z samopoczuciem takim na co dzień, nie? Ze złym samopoczuciem. Także to by było okej, ale na to było już za późno i czułem... Jak składałem to ostatnie wypowiedzenie, że gdybym coś takiego zrobił, gdybym miał teraz zrobić sobie 3-4 miesiące przerwy, to by było takie odliczanie, nie? Kiedy wracam z powrotem. Dlatego chciałem mieć ten brak planu, nie? Dlatego chciałem się wprowadzić w taki stan, gdzie ja kompletnie nie wiem, co mnie czeka, nie? Jest to dużo fajniejsze niż w tym momencie, niż taki właśnie urlop. Także... Uważasz, że każdy jest narażony na taki okres w pracy? Takiego wypalenia? Myślę, że są ludzie bardzo różni, wiesz, i niektórzy mają to się chyba rezyliencja nazywa,
pani Niedźwiecka od podcastu o Zmierzchu właśnie czasami o tym wspomina, czyli taka nasza umiejętność do takiego przetrwania, do takiego właśnie wytrzymywania jakichś rzeczy. I są ludzie, którzy po prostu jakoś inaczej do tego podchodzą, albo być może mają taki tryb życia. Myślę, że na przykład, nie wiem, aktywność fizyczna, tego typu rzeczy bardzo wpływają na to. A ja przez to, że się znalazłem w takim mocnym dołku, no to ciężko się z tego wygrzebać, wiesz, spacerami. To trzeba trochę jakoś chyba bardziej intensywnie do tego podejść. Ale z kolei to jest takie zamknięte koło, bo nie masz na to siły, nie? I jakby... Tak. Jak się z tego wygrzebać, nie? To trzeba trochę na własnych warunkach wtedy. Ale nie uważam, że wszystkich to czeka. Zakładam, że wiele osób mądrzej do takich rzeczy podchodzi niż ja, że są bardziej na przykład samoświadomi, bardziej czujni, szybciej reagują, na przykład urlopami albo właśnie jakimiś takimi dłuższymi przerwami, więc nie, jakby nie wróżyłbym tego każdemu. Okay. A nie przychodziły ci wtedy takie myśli, że może to jest po prostu czas, żeby pomyśleć o tej pracy jak o pracy? Bo wiem, że wielu programistów tak podchodzi do programowania, że wcale nie muszą mieć przy tym jakiejś zajawki, przyjemności, nie cieszyć się, że idą do pracy, tylko po prostu piszą ten kod, wychodzą i wtedy się zaczyna ich życie. Ja próbowałem od początku roku podchodzić do pracy właśnie z takim podejściem, ale w moim przypadku to nie działa. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że dla mnie jednak przez to, że tak bardzo pożeniłem życie prywatne, czy też to życie powiedzmy kreatywne, gdzieś mam na myśli vloga, z moją pracą, to się stały takie dwa światy, które są ze sobą sprzężone i bardzo na siebie wpływają. Z jednej strony praca dawała mi wiedzę i rozwój, a z drugiej strony praca na vlogu dawała mi jakieś tam poczucie spełnienia, bo fajnie jest, jak wiesz, że ludziom pomagasz, nie? I że jakby założeniem tego vloga od samego początku było pomaganie takie bezinteresowne na zasadzie darmowych materiałów szkoleniowych i tak dalej. Wiadomo, że ktoś mi zaraz zarzuci, zacząłem w końcu sprzedawać kursy, no ale każdy na jakimś etapie to robi. Jeśli przez 3 lata robisz coś za darmo, no to w końcu też chcesz coś z tego mieć. Naturalny krok to tak. Jest w zasadzie. A faktycznie ktoś ci zarzucał, że bierzesz pieniądze za coś? Ostatnio taki komentarz dostałem. Już nie pamiętam, czego dokładnie dotyczył, ale generalnie implikował, że to, co gadam, to gadam dlatego, żeby się moje kursy sprzedawały, nie? Że jakby to jest mój taki nadrzędny cel i że zakrzywiam rzeczywistość. Chodziło o moją ostatnią konferencję w Warszawie, gdzie szef marketingu z No Fluff Jobs podawał takie statystyki, że generalnie frontend i generalnie wszystkie pozycje w IT rosną, jakby, że ofert pracy jest coraz więcej rok do roku, mimo wszystko, mimo tego wielkiego kryzysu. I ktoś właśnie napisał, że tak, ty tak gadasz tylko po to, żeby ludzie dalej brnęli w to IT i żeby się twoje kursy sprzedawały. Więc jakby rzadko mnie dotykają komentarze, ale w jakiś sposób mnie to zirytowało, bo to jest dokładne przeciwieństwo tego, co ja starałem się robić przez cały ten czas, nie? No, ale ludzie są ludźmi i czasami tak muszą się po prostu gdzieś tam wyżyć anonimowo. Tak. No więc nie udało się u ciebie takie podejście, że programowanie to praca, a po pracy przyjemność. Nie umiem tak. Myślę, że jeśli na przykład moją pasją byłaby wspinaczka albo nurkowanie, albo coś kompletnie oderwanego, to być może można tak do tego podchodzić, nie? Znam ludzi, którzy, wiesz, jeżdżą na workation do, nie wiem, do Hiszpanii i na przykład wspinają się po górach po pracy, nie? I wtedy kumam, że to jest tak osobne, tak oddzielne, że może łatwiej wtedy mieć taki mindset, nie? Ale jeśli twoim hobby jest jednak dalej opowiadanie o IT ludziom, to ciężko chyba tak do tego podejść. Że jednak ta praca musi ci dawać tę satysfakcję, jakiś drive, nie? Do tego, żeby robić to dalej. Tak, a nie próbowałeś sobie znaleźć jakiegoś takiego hobby mocniejszego jeszcze niż programowanie? Czy już nie ma nic mocniejszego dla ciebie? To znaczy, ostatnio zacząłem bardziej w fotografię się bawić i tak podszedłem do tego na poważnie, na zasadzie nauki, nie? Że wiesz, studiowałem tam sobie historię fotografii, w sensie zasady kompozycji, wszystkie te rzeczy, które są związane jakby z techniką fotografowania. I zacząłem sobie chodzić właśnie po mieście i robić zdjęcia i zawsze miałem takie przeświadczenie, że nie mam po prostu kompletnie do tego talentu i nie nauczę się tego, co jakby... Sam sobie przeczę, bo zawsze mówię, że talent jest przereklamowaną rzeczą i jakby trzeba najpierw trochę wysiłku w coś włożyć, a później właśnie gadam takie bzdury. Ostatecznie skończyło się na tym, że wkładając w to naprawdę sporą ilość pracy, zacząłem robić zdjęcia, które ludziom się podobają, nie? Że jakby wrzucam to gdzieś tam oczywiście na Instagrama, więc to jest zawsze w jakiś sposób subiektywne. No ale
sam przed sobą mogę przyznać, że to już nie są zdjęcia, które uważam, że nadają się tylko do śmieci, nie? Mhm. Są okej. Okay. Ja nie mówię, że to jest jakieś tam, wiesz, coś wielkiego, czy super, czy na wysokim poziomie, ale sprawia mi to ogromną satysfakcję. Jest to na maksa ciekawe hobby, bo też trochę przełamuje taką moją naturalną wstydliwość, bo trzeba jednak z tym aparatem chodzić po mieście i robić ludziom zdjęcia. Jest to po prostu ogromna zabawa, nie? No tak. Ciekawe, że mówisz, że jesteś wstydliwy, bo właśnie nagrywasz dla ludzi, występujesz też przed ludźmi. Na ale ja gadam do kamery, nie? Nie to widzę jest tych jednak ludzi. Coś innego, ale często się wydaje, że taki YouTuber jest właśnie dosyć otwartą osobą przez to, że mówi do szerokiej publiczności. No, ja nazywam siebie introwertycznym ekstrawertykiem, albo odwrotnie, ekstrawertycznym introwertykiem. Nie wiem, coś z tego. Jest też coś takiego jak ambiwertyk, że po prostu to się przesuwa w jedną lub w drugą stronę. No bo ja tak raczej mam, że jestem domatorem, jakoś tam, wiesz, nie chodzę na jakieś wielkie imprezy, bardzo źle się czuję na jakichś na przykład koncertach masowych, nie? Mm-hmm. Nienawidzę, albo w centrach handlowych, po prostu żywiam, jak tam idę. Strasznie tego nie lubię, bycia w takim tłumie. A z drugiej strony, no nie wiem, no gadam faktycznie do tej kamery, co nie uważam, że jest oznaką ekstrawertyzmu, bo jednak gadasz do kamery. Mm-hmm. Jest to jakaś forma ekspresji na pewno, ale taka jednak w zaciszu domowym zazwyczaj. Bardzo mnie zawsze krępuje nagrywanie vloga na ulicy, co pewnie widać po niektórych moich filmikach. Ale to chyba każdego jednak trochę. No jest dziwne uczucie na maksa. No. Nie? Myślę, że naprawdę trzeba by było to codziennie robić, żeby jakoś tak, wiesz, z luzem do tego podchodzić. Tak. Jak robiłem ten event ostatnio w Warszawie, właśnie Hello Roman and Friends, co organizowałem razem z No Flap Jobs, to też było to bardzo przyjemne, tam było około 200 osób, ale mimo wszystko występowanie na scenie stresuje mnie kompletnie. Nie? To jest, mimo, że nie wiem, no, grałem koncerty i tak właśnie. Dalej. Tak, ale jakoś nigdy się tego nie pozbyłem. Więc mam taką schizę, nie? Przed ludźmi, którzy mnie oglądają tak już face to face. Ale tylko jeszcze dodam jedną rzecz, bo to jest zawsze mnie to zastanawia, że jak robię live'a na przykład na YouTubie, gdzie mam też ten tłum, tłum to złe słowo może, ale no wiem, powiedzmy, że kilkaset osób mnie ogląda, piszą do mnie na czacie, ja wiem, że oni mnie oglądają, ja się nagrywam i wtedy faktycznie gadam do kamery, ale nie jest to nagrywanie odcinka, tylko live, to po takim odcinku po prostu mógłbym spać przez tydzień, nie? To jest taki po prostu jakiś, no jakbym był jak z jakimś wampirem energetycznym, nie? Który wyssał całą moją krew. Strasznie to jest wyczerpujące, a z drugiej strony jak widzę tych ludzi na żywo, to ta energia jakoś płynie, nie? Mam taką obserwację, że nienawidzę live'ów, po prostu nie cierpię. Czyli nie mógłbyś być streamerem? Nie, znaczy mógłbym, ale przez tydzień, nie? Po czym nie wiem. Po czym byś umarł. Jest taka szansa. Okay. A nie sądzisz, że to jest trochę taka pożądana cecha u programistów, w sensie nie wiem jak to dobrze nazwać, żeby właśnie niespecjalnie lubili, żeby to nie było sensem ich życia, żeby przebywać w tłumie, tylko żeby woleli być raczej sami przed komputerem, bo na przykład mi to przeszkadzało w tej pracy, że jednak musiałam spędzać te 8 godzin około przed komputerem i czułam, że bardzo dużo tracę z takiej możliwej interakcji, z wychodzenia, bo jednak ja jestem bardziej w stronę ekstrawertyczki i przeszkadzało mi to w byciu programistką. Programiści to nie jest homogeniczna grupa, nie? Że to nie jest grupa jednorodna, która po prostu, że każdy zachowuje się tak samo. Jest naprawdę całe spektrum, nie? Od piwniczaków, bez obrazy, bo jakby nie ma nic złego w byciu piwniczakiem. W takim rozumieniu chodzi mi o to, że milczek, że raczej się nie odzywa na kolach, że nie wiem, gdzieś tam zawsze jest z tyłu, ale bardzo często takie osoby na przykład mają świetne pomysły techniczne, tak. Nie? Że to są takie umysły, które po prostu inaczej przetwarzają rzeczywistość. Nie rozprasza ich tak wiele może. Tak, no, że koncentrują, mają fokus na po prostu dowiezienie taska, który jest jakoś bardzo skomplikowany i wymyślają to właśnie, nie? Mm-hmm. Poznałem takie osoby i to była czysta przyjemność z nimi pracować, nie? Bo oni, nawet jeśli nie mieli takich ambicji, żeby grać pierwsze skrzypce, to ich wkład w projekt był naprawdę kluczowy, nie? Więc jakby nie ma nic złego w czymś takim. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy po prostu lubią gadać z ludźmi, lubią gdzieś tam rozwiązywać nie tylko te techniczne problemy, ale też problemy międzyludzkie, które naturalnie w tym środowisku IT się pojawiają gdzieś tam, czy na poziomie projektu, czy organizacji, czy czegokolwiek. Nie? Mhm. Więc ja myślę, że jestem gdzieś w jednej trzeciej drogi od tej właśnie opcji ludzkiego takiego elementu do tej technicznej strony, nie? Bo nie zawsze mam ochotę gadać z ludźmi, nie zawsze mi się chce rozwiązywać problemy. Czasami mam po prostu coś takiego, żebym najchętniej skasował wszystkie kole z Google Calendar i zamknął się w edytorze na 8 godzin, więc no to zależy od dnia. Ale nie powiedziałbym, że jakby
ekstrawertyzm czy introwertyzm predysponuje cię do bycia programistą. Że to można się dopasować będąc tym i tym. Okej. A to umiałbyś wymienić taką cechę, która właśnie jest pożądana w takim razie? Bo ty też rekrutowałeś wiele osób na stanowiska na pewno juniorskie, nie wiem, czy też wyżej? Tak. Nawet seniorów rekrutowałem, ale na technicznych rekrutacjach nie, w sensie nie seniorów, ale jako team leader, nie? Bo jeszcze byłem często tym, tam były wtedy trzy rozmowy, nie? Była rekruterka lub rekruter, osoba, która sprawdzała umiejętności techniczne i team leader, czyli ten ostatni ten, nie? Tak. To ja często byłem tym ostatnim właśnie elementem rekrutacji, który bardziej już tak patrzył na to, czy taka osoba będzie potrafiła faktycznie się zachować w zespole, jakby się zachowała w przypadku jakichś dziwnych sytuacji. Takich trochę testowałem na bycie spoko ziomkiem. To w sumie albo ziomeczką. Fajnie, że też były takie zadania, bo ja mam wrażenie, że rekrutacje, które ja przechodziłam, gdy aplikowałam na jakieś stanowisko, nie do końca czasem oddawały to, co faktycznie dzieje się potem w zespole. W zasadzie jakieś takie pytania bardzo techniczne, encyklopedyczne, bądź napisanie jakichś linijek kodu kilku, które w zasadzie nie za wiele weryfikują. Nie do końca to zawsze było dobrze prowadzone. Tak, ale a z drugiej strony też myślę, że taka ostatnia bramka na zasadzie team fit, czy pasujesz do tego zespołu, jest bardzo ważna, bo znalezienie się w towarzystwie osoby toksycznej w projekcie ma bardzo zgubny wpływ na cały zespół, czego też mogłem doświadczyć na własnej skórze. Mam nadzieję, że to nie byłem toksyczną osobą, ale mam na myśli konkretną osobę, z którą pracowałem i było to okropne przeżycie, naprawdę. Ale to czym to się objawiało? Albo jakie taka osoba ma zachowania? Megalomania i bycie takim passive-aggressive, czyli jestem mądrzejszy od wszystkich, cała reszta to debile. Moje rozwiązanie jest dobre, nie dyskutujemy. Tak. Zatajanie pracy na zasadzie, że ta osoba na przykład przez 3 tygodnie potrafiła nic nie robić i ściemniać. Co wychodziło bardzo późno, bo się dość dobrze markowała ta osoba, nie? No nie, to było naprawdę okropne doświadczenie. Nie będę mówił ani w której firmie, ani kto to był, bo nie mogę, ale no nikomu nie polecam, więc bardzo ważne jest sprawdzenie ludzi też pod tym kątem. Bo ktoś może wyjść fenomenalnie na rozmowie rekrutacyjnej, na technicznej na przykład, a później się okaże, że co z tego, jak on nie pracuje, nie? No tak. No, czyli ciężko raczej wymienić taką cechę ważną dla wszystkich. To raczej zależy od takich indywidualnych. Myślę, że taka uniwersalna cecha, którą spotkałem u takich naprawdę super deweloperów, to jest taka, nawet nie wiem jak to nazwać, taka dociekliwość, że bardzo często jednak jako programiści, co zresztą sama wiesz, spotykamy się z problemami, na które nie znamy rozwiązania. To są kompletnie nowe rzeczy często. Jak połączyć jakieś API, jak coś zintegrować, jak, nie wiem, mamy błąd, którego nigdy nie widzieliśmy. Tak. Wynikając z tego, że używamy jakiejś dziwnej biblioteki na przykład. I osoby, które naprawdę były sprawne w programowaniu, które obserwowałem, czego im zazdroszczę, bo ja się tego uczę, ale nie mam tego naturalnie, to było coś takiego, że one się zachowały wtedy trochę jak detektyw, nie? Że rozbierały ten problem na czynniki pierwsze, że najpierw wiesz tam załóżmy, że wiesz, usuwały każdą z bibliotek po kolei, żeby zobaczyć, która ostatecznie daje błąd, nie? Później jak znalazły tę bibliotekę, to na przykład zrobiły rewersa do poprzedniej wersji tej biblioteki, żeby zobaczyć, czy to może jest coś po prostu na produkcji tej biblioteki nie tak, nie? I to było takie podejście, to jest oczywiście jakiś prosty przykład, który podaję, ale chodzi mi o taki sposób rozkminiania i że mam wrażenie, że te osoby były jakoś napędzane przez to, że miały te błędy tam i że to im się podobało. Jak takie wyzwanie. Tak, a mnie to zawsze wkurwia. No tak, ja też pamiętam, że starałam się czasem jakby przyklepać to jakimś plastrem ze Stack Overflow. Tylko... Jak jest ten mem, nie? Z tym słoim Tylko, że to też nie zawsze działało. Już w tej ostateczności zaczynałam się dogrzebywać, no dobra, to o co chodzi, co nie? No. Okay. Także myślę, że ta dociekliwość to jest coś, co jest na pewno przydatne, nie? I ja nierzadko podkreślam, że praca programisty to jest rzeźbienie w gównie, nie? Naprawdę, bo jak trafisz na legacy code na przykład, no to tam musisz się nadłubać, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, nie? I to często tak jest, więc już nie mówię o migracjach na nowsze wersje albo coś takiego, nie? To trzeba mieć dużo cierpliwości i takiej, nie powiedziałbym, że kreatywności, ale pomysłowości i dociekliwości. A zdarzyło ci się czasem, skoro pracowałeś też na wyższych stanowiskach i jako team leader, mieć taką sytuację, że musiałeś komuś powiedzieć, że ale to moje rozwiązanie jest dobre i zrób tak, jak ja cię proszę, a nie, że ty sobie coś tutaj próbujesz kombinować? Bo ja widziałam takie sytuacje w moich firmach i zastanawiam się, czy podzielasz takie podejście czasem jako team leader, czy jednak
wolisz dawać przestrzeń? Nigdy nikomu chyba nie narzuciłem rozwiązania. Mhm. Bardziej to już były, jeśli dochodziło do jakiegoś konfliktu zdań, mhm. to bardziej to było na zasadzie, okej, pogadajmy, które rozwiązanie jest lepsze, okay. tak obiektywnie, nie? Na przykład, okay. czy oba działają? Tak. Które szybciej wdrożymy? Twoje. Jak się coś spieprzy, to jak ciężki będzie do utrzymania kod mhm. z tego i tego rozwiązania, nie? Porównajmy to. Jeśli to będzie jakoś bardzo pomieszane w jednym z rozwiązań, no to może wybierzmy to, które zajmie dłużej, ale będzie prostsze w efekcie, nie? Do utrzymania mhm. później w kodzie. No, jakby w tego typu konfliktach uważam, że bardzo trzeba już przejść na taki poziom obiektywnych jakichś rzeczy, nie? Myślę, że to by było moją największą porażką, jakbym komuś powiedział, że zrób tak, jak ja mówię, bo tak jest lepiej, nie? Chyba, mhm. że to byłby jakiś taki naprawdę junior, co tydzień pracuje, nie? Mhm. To może na zasadzie, wiesz, że widziałbym z góry, że to jego... Chociaż i tak bym się chyba starał to jakoś wyjaśnić, nie? Żeby ta osoba nauczyła się z tego czegoś. No, nawet rozumiem. Jeśli bym z góry wiedział, że gada głupoty, to żeby jakoś się tego nauczył, lub nauczyła i po prostu na przyszłość będzie wiedzieć, nie? Mhm. Ale bardzo głęboko wyznaję taką zasadę programowania bez ego, nie? Mhm. I zarówno kiedy ja robię na przykład komuś code review i naprawdę potrafię zrobić takie rygorystyczne code review, gdzie dopieprzę się do mnóstwa rzeczy, okay. to oczekuję, że ta osoba nie odbierze tego personalnie, że wiesz, że ja obrażam tę osobę, bo nigdy tam nie napisze, jesteś głupi, to sobie zrobiłeś, tylko że ten fragment kodu w ogóle jest niepoprawny, bla, 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 nie? I tych okay. komentarzy będzie 50, to w tym programowaniu bez ego chodzi o to, że ta osoba wie, że ona nie jest swoim kodem i tak. odbierze to tak, że okej, to jest recenzja mojego kodu, nie jestem debilem, tylko po prostu popełniłem kilka błędów. Mhm. I tak samo ja, pisząc ten code review, nie robię tego dlatego, żeby się na kimś wyżyć, tylko dlatego, że moim nadrzędnym celem jest dobro projektu i tego, żeby po prostu ten kod był dobry, nie? Mhm. A przy okazji dbam o to, żeby ta osoba, która pisała ten kod, też jakoś rozwinęła. Jeśli wiem, że zrobiła jakieś błędy ewidentne, to po prostu staram się to wytknąć. Nie? Mhm. Wydaje mi się, że generalnie to jest dobre podejście do pracy, gdziekolwiek byś nie pracował, że jeżeli coś się spieprzy albo coś jest nie do końca tak zrobione, no to nie znaczy, że ty jesteś beznadziejny, tylko że tak. coś po prostu nie... Myślę, że wiele branż mogłoby się uczyć od IT tego właśnie, tej pracy bez ego, nie? No. Myślę, że ego bardzo przeszkadza w pracy. No. Przywiązujesz się do swojego produktu. Tak. W reklamie na przykład, jak pracowałem, to było nagminne, nie? I okay. uważam, że to jest zgubne. Już pomijam, że to po prostu bardzo przeszkadza w tworzeniu fajnych rzeczy, nie? Bo mm-hmm. jeśli ktoś, zwłaszcza z jakimś dużym doświadczeniem, już ma takie ego, że się nie mieści w pokoju, no to ty jako osoba, która być może jest nowa w firmie, trochę ciężko jest tobie coś zaoferować, nawet jeśli wnosisz jakąś świeżość, nie? No tak. A gdybyś miał wymienić, bo tu powiedziałeś o takim plusie trochę tej branży, że ona też pokazuje jakieś takie fajne, trochę innowacyjne podejście do pracy, a gdybyś miał wymienić coś, co ci się w tej branży nie podoba IT? Dla mnie na przykład było to takie właśnie taka konieczność siedzenia przed komputerem. Mhm. Jeżeli od niego odchodzisz, ja gdy pracowałam jako junior lub mid, no to nic się nie działo. W sensie jakby praca nie idzie do przodu, projekt nie idzie do przodu. Zazwyczaj, jeżeli nie siedzisz przy tym komputerze, może jako team leader już tam coś się dzieje bez ciebie. Trochę tak, już wtedy zakulisowo możesz trochę tak, podziałać, tak, tak. Nie? Przynajmniej porozmawiać. Ciężko mi powiedzieć o samym IT. Myślę, że na przykład takim mitem, który sam przed sobą obaliłem, jest praca zdalna, nie? Że bardzo mi brakowało ostatecznie, pracując w Hotjarze, kontaktu z ludźmi, takiego face to face, nie? Gdzie w NetGuru, jak jeszcze pracowałem, no to oczywiście mogłem pracować zdalnie i nie było żadnego nakazu chodzenia do biura, ale miałem tę możliwość pójścia, na przykład raz w tygodniu, nie? Co uważam, że ostatecznie było bardzo zdrowe i fajne, więc na przykład dla mnie praca zdalna w pełni, brakuje mi ludzi wtedy po prostu, nie? Brakuje mi takiego zżycia z tymi ludźmi. Ja zawsze w biurze, jak pracowałem, byłem taką osobą, która ze wszystkimi pogadała, nie? Jestem trochę taki, lawirowałem trochę. Wiadomo, że wtedy robota nie idzie, ale z drugiej strony te relacje są ważne i trzeba je budować w pracy, żeby tworzyć fajny zespół, nie? I może na tym też polega też praca team lidera, więc nim ostatecznie zostałem. Nawet jeżeli nie jesteś team liderem, to wydaje mi się, że takie interakcje są jednak ważne, bo potem może się nadarzyć taka sytuacja, że masz problem i nie siedzisz sam przed tym komputerem 6 godzin próbując znaleźć jakieś rozwiązanie, tylko wiesz, że no, na przykład niedawno rozmawiałeś na ten temat z kimś tam, więc możecie się wymienić. Albo w ogóle nawet nie na temat IT, tylko to tak fajnie jednak napędza w pracy.
i też w życiu prywatnym, jeżeli mamy te interakcje z innymi ludźmi. No, zdecydowanie. Też jestem takim człowiekiem, myślę, że nie wszyscy, nie? Myślę, że niektórzy się świetnie odnajdują na zdalnym i w ogóle mają w nosie to, czy widzą innych ludzi z pracy, nie? Okej. A ja tak nie miałem i mi tego brakowało. A zauważyłeś, że teraz jednak większość ludzi decyduje się na to, żeby pracować zdalnie, programistów? W sensie, no trochę oczywiste pytanie, no bo po pandemii to wiadomo, ale tak w porównaniu może właśnie przed pandemią, a teraz? Na pewno słyszałem od wielu osób to, co ja powiedziałem, że ta praca zdalna była mitem trochę, że brakuje im też pracy z ludźmi, dlatego nieraz widziałem na przykład, wiesz, nawet ludzi pracujących zdalnie w różnych firmach z jednego miasta, ludzi, którzy się skrzykują i wynajmują sobie cowork na 8 osób, nie? Okay. Żeby chodzić do roboty, mimo że te osoby nie są z pracy, ale symulują sobie takie biuro, nie? Okay. I to jest spoko. Nawet sam o tym myślałem, żeby porobić tak. Nawet od lutego tego roku wynajmowałem u Bankartów, to jest takie studio designerskie z Poznania. Wynajmowałem sobie biureczko od nich, bo oni są bardzo też fajną ekipą. Ale przez to, że byłem wypalony i tam kończyłem tę robotę i tak dalej, to poszedłem tam ostatecznie 3 razy. Właśnie wczoraj byłem odebrać gratę od nich, monitor i stolik. Więc no nie pykło, ale myślę, że jakby to były takie osoby, z którymi jestem blisko bardzo, a już tym bardziej programiści na przykład, bo mam kilka takich osób z Poznania, to myślę, że to by mogło być fajnym pomysłem. Mm-hmm. No ja też wiem, że ty zdecydowałeś się na terapię i zastanawiam mnie, czy to było powiązane właśnie stricte z tym wypaleniem. Nie, to się zaczęło wiele lat temu, wiesz? Ja na terapię chodzę chyba od 5 lat już. O, no to sporo. I jakby myślę, że jedyną taką rzeczą, która chciałbym, żeby wybrzmiała, to to, że nie trzeba mieć problemów w życiu, żeby pójść na terapię. A przynajmniej nie musimy mieć uświadomionych problemów w życiu, żeby pójść na terapię. Myślę, że każdy to coś dźwiga, każdy przeżył jakąś tam traumę w życiu. Ciężko dożyć, nie wiem, w wieku 20 lat bez żadnej. Tak. Już sam okres bycia nastolatkiem jest wystarczająco dotkliwy. Prawda. No i jakby myślę, że warto pójść i się zmierzyć z tym, co się zastanie na tej terapii. Oczywiście są różne historie. I dla mnie po prostu to było narzędzie do tego, żeby trochę bardziej zrozumieć mechanizmy, które mną sterowały i trochę przejąć dowodzenie, nie? Tak bym to nazwał. Czyli uważasz, że generalnie każdy powinien zahaczyć gdzieś tam o ten gabinet? No uważam, że jakby każdy chociaż poszedł tak na 3 miesiące minimum w swoim życiu, każdy, to świat byłby lepszy. Okej. A uważasz, jakbyś to mógł odnieść właśnie do środowiska programistycznego, czy zauważasz tam jakieś takie cechy, które według ciebie tak idealnie by się nadawały, żeby przegadać na terapii? Nie, znowu nie chciałbym generalizować. Nie chciałbym tak generalizować całej tej grupy. No ale może właśnie też pod kątem tej pracy zdalnej, że kurczę, wiesz co, jedyne, jest to nietypowe. Jedyne co chcę powiedzieć chyba, to że to jest jedna z niewielu grup zawodowych, która jest zajebiście uprzywilejowana, bo ich stać na to. I choćby z tego powodu, że zarabiałem tak dużo pieniędzy, to powinni pójść dla siebie. I się nie wahać po prostu, nie? Znaleźć sobie terapeutkę i się przejść. Więc jakby nieważne, jaki masz charakter, jakie masz przejścia w życiu, masz tyle hajsu w tym IT, że naprawdę stać się na te 6-7 stów miesięcznie, żeby sobie pochodzić i pogadać, nie? Okay. I jestem pewien, że po prostu standard życia się podniesie, poziom zadowolenia z bycia w związku, z relacji z ludźmi, z pracy, ze wszystkiego. Oczywiście to nie jest remedium na wszystkie problemy. Tak jak mówię, ja chodzę 5 lat i tak się wypaliłem. Jakby no, to nie jest tak, że wszystko tam ogarniesz. Natomiast myślę, że gdyby nie terapia, to bym w dużo gorszym miejscu po rzeczach, które wiesz, tam spotkały mnie przez ostatnie parę lat, nie? Boję się tylko, że to brzmi w obecnych czasach trochę jak taki hype na terapię, że no coraz więcej ludzi tak mówi, że tak, wszyscy idźmy. A wiesz, a są ludzie, którzy sobie myślą, no ale ja mogę sam to ogarnąć, jakby poczytam książki, dam sobie sam radę, niech mi wszyscy nie wciskają, że muszę iść na tę terapię. Jest bardzo dużo teraz obecnie w mediach, gdzieś tam na YouTubie, na Instagramie, takich hochsztaplerów, którzy się podają za, może nawet się nie podają za terapeutów, ale udzielają rad takich bardzo już związanych z psychologią, gdzie nie mają jakby ku temu uprawnień, często generalizują i przekładają jakieś takie, wiesz, prawdy objawione na każdego, co też jest niemożliwe do zastosowania, bo każdy jest inny i każdy inaczej reaguje. Więc taka sama pomoc, samopomoc
jest na pewno super, ale jeśli robimy to świadomie, jeśli wiemy z jakich źródeł korzystać, jeśli nam to faktycznie służy. Czasami trudno to zweryfikować, to już zależy od jakby takich umiejętności indywidualnych każdego i jakiegoś takiego rozeznania, może dojrzałości, no różne aspekty tutaj można brać pod uwagę. Myślę, że nie chciałbym, żeby to brzmiało tak, że to jest hype na terapię. Myślę, że w końcu dotarliśmy do takich czasów, gdzie nie musimy mówić, że to jest jakiś wstyd, nie? Że na przykład w pokoleniu moich rodziców to po prostu byłeś czubkiem, jak chodziłeś do terapeuty, nie? I jakby na szczęście już nie ma takich czasów, nie? Już nikt się nie wstydzi o tym mówić, że chodzi. Mam nadzieję, że się nikt nie wstydzi, bo to żaden wstyd. Raczej pamiętam, jak ja się zbierałem na pierwszą wizytę, no to wymagało ode mnie dużej odwagi, nie? Że jakby musiałem się przełamać i jakby ten pierwszy krok jest trudny. Nie chcę tak mówić, że to jest hype, nie? Myślę, że po prostu żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy bardzo uprzywilejowani i możemy to robić bez wstydu i warto to robić. Ale to się jest poważnie zrobić. Troszkę tak. Zastanowiło mnie to zdanie, gdzie powiedziałeś, że i tak to nie zapobiegło wypaleniu, ale mogłoby być dużo gorzej. Czy podczas terapii nie słyszałeś od terapeuty, że on widzi u ciebie takie objawy i że może warto właśnie szybciej reagować? Czy to nie tak działa, ta terapia, że on ci mówi, co robić? Trochę musiałbym, no to jest dobre pytanie, wiesz. Ciężko mi powiedzieć. Terapeuta może wywnioskować tyle, ile dajesz i jeśli ty nie masz uświadomionego w ogóle tego procesu wypalenia, że on się już zaczął, to ciężko chyba to jakoś nawet zakomunikować, nie? No to się tak może manifestować w jakichś takich wahaniach nastrojów i tak dalej, ale z kolei to też można przyłączyć do czegoś innego, nie? Do, wiesz, to można było zrzucić na jakieś tam problemy życiowe takie, wiesz, które się już wydarzyły na przykład i one to spowodowały. No, mnóstwo jest tutaj nie. Ten, nie? Także nie zwalałbym tutaj winy na nikogo, że ktoś czegoś nie dopatrzył, to się po prostu wydarzyło, nie? Ale z drugiej strony też nie, ja nie uważam, że to wypalenie, które mnie spotkało, jest jakąś krzywdą, która mi się stała, nie? Się z tego cieszę, bo jakby jest to dla mnie jakieś nowe doświadczenie, niewygodne, w którym się znalazłem. Znalazłem z kolei wyjście z niego takie, że się zwolnię z pracy. A że miałem zaoszczędzone pieniądze, no to mam ten komfort, że mogę się utrzymać i jakby z luzem w gaciach po prostu sobie chodzić przez kilka miesięcy i nie przejmować się życiem. I to jest okej, nie? I zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakiś worek bez dna i w końcu znajdę sobie jakąś pracę, ale jest to coś zupełnie nowego i jest to dla mnie naprawdę odkrywcze. Ja od 15 roku życia praktycznie non stop pracuję, więc jakby mam 33 lata, to jest 18 lat, jak dobrze liczę. Od 18 lat non stop pracowałem. Nie miałem wakacji dłuższych niż, nie, 2 tygodnie. O kurczę. 3 może. No to faktycznie. A widzisz dla siebie jakąś taką ścieżkę, może ci się klaruje? No bo w zasadzie co można jeszcze robić wyżej w IT niż być team leaderem? No możesz być jakimś, nie wiem, product ownerem, chociaż to chyba nie ta hierarchia. Nie, no tam w tych technicznych masz team leadera, później masz chyba był staff i principal i później już masz ten C-level, nie? Okej. Tak jest w wielu firmach, każda ma jakąś tam inną strukturę, wiadomo. No ale też pytanie, czy dany człowiek chciałby iść koniecznie taką... Ja bym nie chciał właśnie. No właśnie. Nie, bo ja lubię to miejsce, gdzie jestem trochę deweloperem, a trochę zarządzam, nie? Tak. Bo nadal mam tę możliwość wpływania na ten kod, który znajduje się w projekcie, nie? I mnie to ciekawi po prostu. Ja oficjalnie mówiłem wszystkim zawsze, że nie chcę awansować, nie? No i co teraz? Jakby naturalną ścieżką dla człowieka jest to, że stara się gdzieś tam rozwijać, jakby, awansować. I... Słuchaj, no jak zarabiasz tyle, ile zarabiasz w IT, a te widły, nie powiem tutaj o widłach, w których pracowałem w Hotjarze na przykład, no ale te widły, jak poobserwujesz rynek zachodni, dla którego możemy pracować przecież, prawda? Czy ze Stanów, czy z Unii Europejskiej, no to te zarobki plasują się gdzieś na poziomie, na rękę bym powiedział, od 22 do 30 kilku tysięcy, na rękę, nie? Czyli tam jeszcze więcej wychodzi bez odjęcia podatku. To jest tak ogromny hajs, że większość ludzi nie dojdzie do takich pieniędzy, wiesz, pracując. No nigdy nie. Tak. Po prostu to są zarobki ludzi, którzy są, nie wiem, prezesami spółek często, nie? I to jest naprawdę niesamowicie uprzywilejowana pozycja, że na stanowisku, które mimo wszystko ma dość niską odpowiedzialność, zarabiasz tak ogromne pieniądze, nie? Nie wiem, kiedy się skończy ta koniunktura i być może to kiedyś pęknie i będziemy zarabiać, że to się jakoś wyrówna z innymi branżami, nie? Na razie jest Eldorado, mimo wszystko. I to są bardzo duże pieniądze, więc jeśli zarabiasz tak, załóżmy 30 koła i na swoim stanowisku jest ci dobrze i ta praca sprawia ci przyjemność,
a na wyższym byś zarabiała 38, to czy naprawdę masz taką motywację, żeby te 8 koła więcej zarabiać? Jeśli na przykład to, co będziesz tam robić, już będzie mniej przyjemne? Bo ja bym nie miał. Jakby dla mnie to jest wystarczające. Ja tego hajsu i tak nie przepalę, nie? No ja co miesiąc sobie mogę aparat cyfrowy kupić i nawet tego nie odczuję, nie? I co ja zrobię ze 100 aparatami? No właśnie, nie wiem. 360 vloga taki. Tak. A właśnie chciałam powiedzieć, że słyszałam i już teraz wiem na kanale, nie wiem, ale się dowiem, stwierdzali, jaka stawka miesięczna akurat dla Polaków jest taką stawką, powyżej której już nie przybędzie ci szczęścia. I to było właśnie około 20 tysięcy złotych. Czyli do tego pułapu jeszcze dążymy, bo to nam realnie na coś wpływa w życiu, tak. A po tym już to są wszystko jakieś takie benefity, których już aż tak nie odczuwamy, no bo na pewno wiesz, jak to jest, jak znajdujesz stówę gdzieś tam w kurtce, kiedy prawie nie masz pieniędzy, a kiedy już masz tam ileś tam tysięcy miesięcznie i ta stówa to jest taka, no fajnie. No, to prawda. Zgadzam się z tym, jakby no nie ma co ukrywać, pracowałem dla zachodniej firmy, więc zarabiałem więcej niż 20 koła na miesiąc i jakby ja to podzielam, nie? Że od pewnego poziomu im więcej pieniędzy miałem, no to moje wydatki były na tym samym poziomie. Jedyne co zaobserwowałem, to jakby, nie wiem, no więcej się dzieliłem, nie? Też jakby więcej przelewałem na jakieś fundacje, czy tam, no nie wiem, no jakoś tak miałem luz z tym, żeby jakoś tak rozdawać te pieniądze, bo czułem też, że znajduję się w takiej bardzo uprzywilejowanej pozycji, w której niewiele osób się znajduje, więc no ja tak mam po prostu, nie? Jak widzę zbiórkę na kotki, to wpłacam. Nie? Często robiłem tak, że zamykałem zbiórki po prostu, nie? Że tam brakowało kilka tysięcy, no to po prostu... Nie, dobra, to będzie ten, jak to się nazywa? Virtue Signaling to się chyba nazywa, że o jaki on tam dobry. Możemy to wyciąć nawet. No gdzieś tam postawię pauzę. Ale to właśnie zahaczyłeś trochę o moje pytanie, bo chciałam zapytać, czy zarabiając takie pieniądze, które są właśnie dużo wyżej niż średnia krajowa, jakoś realnie to odczuwasz bądź doceniasz, bo wydaje mi się, że wiele osób jakby bierze to już za normę, albo że no dobra, zasłużyłem sobie i trochę ciężko im jest odnieść swój status życia do innych ludzi, którzy na przykład muszą się martwić o to, czy zapłacą rachunki takie czy takie w tym miesiącu. A mam wrażenie, że ty jednak nadal jesteś w stanie docenić to, że jesteś w tej pozycji uprzywilejowanej. No, byłem chłopakiem, który pracował na farmie w Norwegii, na emigracji, jak miałem 15 lat. Co roku, co wakacje na 2 miesiące wyjeżdżałem, więc jakby kończyła się szkoła, nie miałem wakacji, tylko miałem pracę. I to taka czasami po 18 godzin dziennie, od rana do nocy. Później byłem kelnerem, co wiadomo, że jest pracą kiepsko płatną i bardzo ciężką. Dlatego zawsze duże napiwki zostawiam. Po prostu szanuję tę pracę. Później w reklamie wiadomo, że jakby to też nie były jakieś tam ogromne zarobki, więc ja pochodzę z takiego miejsca, gdzie naprawdę w pewnym etapie mojego życia byłem na maksa biedny, nie? I jakby ledwo mi wystarczało na jakieś tam podstawowe rzeczy. Myślę, że zupełnie inną perspektywę ma osoba, która w wieku 20 lat, ledwo wychodząc z domu rodziców, dostaje na przykład pracę od razu w IT, nie? I gdzie na przykład w perspektywie 2 lat dobija do jakiegoś poziomu kilkunastu tysięcy, może tak być, nie? To jakby taka osoba nie ma trochę takiej perspektywy, albo może nie mieć, nie chcę generalizować, różne ludzie mają wrażliwość, nie? Ale może być tak, że taka osoba odkleja się trochę od rzeczywistości, nie? I zapomina o tym, jak mają większość osób. Więc no tak, ja o tym nigdy nie zapomniałem, nie? I jakby dla mnie to jest ważne doświadczenie, w ogóle nie zastąpiłbym ani jednego dnia mojego życia jakimś innym, nie? Że ja się cieszę, że to wszystko przeżyłem, mimo że momentami było na maksa ciężko, nie? Ale to jest fajne doświadczenie w perspektywie czasu, nie? No tak, właśnie wydaje mi się, że czasem zazdrościmy ludziom, którym wszystko się układa i od razu są na wysokim poziomie i tak dalej, a tak naprawdę nie widzimy tego, jak jest u nich w rzeczywistości i być może nie są w stanie do końca docenić tego. Oczywiście życzę im, żeby potrafiły, ale czasem łatwiej jest coś docenić, jeżeli przeszedłeś przez naprawdę ciężki czas. Myślę, że tak. No, to ja naprawdę stronię od generalizowania, ale myślę, że to pomaga, nie? Że taka perspektywa pomaga. Tak. No dobrze, a w takim razie mam takie pytanie. Ciekawe, czy będziesz potrafił odpowiedzieć, skoro masz, powiedzmy, jakąś tam nadwyżkę pieniędzy.
No, jakby na razie to albo jest bywało. Okej, no to bywało, tak? Ale niektórzy programiści mają. Mhm. Dodatkowo są mega kreatywnymi zazwyczaj osobami, jeżeli są na wysokim stanowisku i mają takie rozwinięte myślenie przyczynowo-skutkowe i biznesowe często i tak dalej, to czemu nie zakładają swojego biznesu, swojego software house'u, nie piszą jakiejś swojej zajebistej aplikacji, na której zrobią miliony, skoro mogą jakoś zainwestować w to? Czemu to się nie dzieje? Nie wiem, no ja mogę opowiedzieć o sobie, że ja nie założyłem startupu, ale ja bardzo lubię uczyć ludzi i pomagać ludziom, dlatego mam vloga, nie? I jakby w tym się realizowałem. Jakby myślę, że to wybrzmiało już w którymś z poprzednich pytań, ale ja nie mam jakiegoś takiego... Nie uprawiam jakiejś pogoni za hajsem dzikiej, nie? No. Dla niektórych jest to nadrzędny cel w życiu, dla mnie nie. Uważam, że jak dobiłem już do tego jakiegoś tam poziomu, to jest mi tu wygodnie. Nie wiem, jak będę chciał kiedyś kupić chatę, no to i tak będę musiał wziąć kredyt. Nie zarabiam aż tyle, żeby tego nie robić. Takie mamy też czasy, że te nieruchomości są obrzydliwie drogie. Ale tak, vlog był dla mnie taką odskocznią, czymś, co mnie spełniało i myślę, że bardziej na tym mi zależy w życiu, nie? Żeby robić rzeczy, które są dla mnie ciekawe, które mi dają przyjemność. I nie ukrywam, że na tym vlogu też zarobiłem trochę, nie? To okay. Nie były, wiesz, mamy takie tuzy, powiedzmy IT, edu, biznesu, jak na przykład Maciej Janiserowicz, który wykręca ogromne kwoty i jakby też się tym chwali publicznie, co ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć łeb do interesów i jest to imponujące totalnie. Ale ja miałem do tego inne podejście i dla mnie nie było tak, że... Oczywiście brzmi tak, jakby nie chciał zrobić 5 baniek, ale... Jakby wysiłek, który w to wkładałem, nie sprawiał, że mógłbym tyle na tym zarobić, nie? To było coś takiego bardziej na luzie robione, nie? Więc nie miałem takiego spięcia, żeby jakoś tam bardziej się w to angażować. Okej, rozumiem. To było tak, żeby mi to sprawiało przyjemność, żeby to ludziom pomagało, a pieniądze tak naprawdę były zupełnie efektem ubocznym całego działania, nie? Co jest spoko, bo to znaczy, że robisz coś dobrze i ludzie chcą za to płacić, nie? A nie zastanawiałeś się czasem, widząc kogoś w swojej firmie, dlaczego on nie robi czegoś swojego? Bo ja miałam czasem takie... No, kilka osób, które znałem, które gdzieś tam, powiedzmy, przebąkiwały o tym, ostatecznie zakładały te startupy, nie? Okej. Okay. Także mam kilka takich historii. Myślę, że to jest kwestia jakaś osobowości, odwagi i wiesz, i jakiegoś takiego bycia gotowym rzucenia się na taką głęboką wodę, nie? Okej. Okay. Mam kilka takich typowych pytań od widzów, które ja też dostaję, jako że pracowałam w IT. No i w sumie może zacznę od tego, bo ty też masz pewne porównanie IT z YouTube'em. Czy mógłbyś na YouTubie zarabiać tyle samo lub więcej niż w IT, gdybyś chciał? Myślę, że gdybym chciał, to mógłbym, ale to już by była taka sroga monetyzacja. W sensie są osoby, które zarabiają, już wspomniałem Macieja Niserowicza, który no, chyba na YouTubie akurat mniej, ale on robi te takie... zamknięte kursy, bloki takie całe tematyczne, gdzie po prostu mu to bardzo fajnie idzie. I myślę, że jest to jakaś droga do monetyzacji tej wiedzy o oprogramowaniu. I też on jakby nie robi tego wszystkiego sam, tylko ma oczywiście super ekspertów. Myślę, że jest to po prostu jedna z dróg, więc na pewno są takie możliwości i przy tego typu zasięgach już skala robi robotę. Wiesz, że jak masz tam 50 tysięcy osób, jeśli 10% osób, które cię obserwują, kupi coś za 100 zł, no to tak, z tego się robią poważne kwoty, nie? A z samych reklam na YouTubie zaskoczyły cię te zarobki jakoś albo pozytywnie, one albo negatywnie? Są bardzo niskie, na maksy. To nie wiem, czy mogę to mówić, nie? No to są naprawdę śrubki, nie? Ale takie no, naprawdę no to jest jakieś tam parę stów, nie? No właśnie to jest zastanawiające, że wcale nie masz małych wyświetleń, bo kurczę, nawet 1000 osób, które kogoś oglądają, to już jest pełna sala osób, a jednak... no nadal nawet przy kilkudziesięciu lub przy kilkuset tysiącach wyświetleń te kwoty nie są jakieś takie niebotyczne. Słyszałem coś takiego i nie wiem, czy to prawda, że kanały edukacyjne, te zachodnie powiedzmy, mają dużo lepszy ten przelicznik wyświetlenia. CPM, czy... Chyba tak, nie pamiętam jak to się nazywa właśnie, ale że one są wyżej płatne, nie? Że te w Polsce kanały jakoś, nie wiem, czy to prawda, nie? Ale tak słyszałem, że po prostu są słabiej opłacane, jeśli chodzi o wyświetlanie reklam. A ty też masz materiały skierowane do dzieci? W sensie, nie, bo tam jest taka opcja do... Nie. Czyli oznaczasz jako nieskierowane do dzieci? Tak. Czyli to też może jakoś tam ucinać pewne reklamy, z tego co wiem. Myślę, że tak. No, ale też ciężko, żeby to były materiały do dzieci, nie kierowane. No, rozumiem. Myślę, że może jakoś by
No dobra, nie wiem. W tych nowszych odcinkach na pewno mniej przeklinam. Mhm. Więc jakoś tak się stanowałem, jakoś jestem taki bardziej wyważony w swoich wypowiedziach, co też mi się nie do końca podoba. Ostatni materiał, który zrobiłem na YouTubie, był taki bardziej pod włos i spotkał się z ogromną krytyką, ale też ze sporą częścią osób, które odebrały go pozytywnie, więc to był taki bardzo polaryzujący temat. Nie wiem, czy to dobrze, że go nagrałem. Mam takie wątpliwości pewne. To była taka moja też próba wybadania trochę gruntu, co się stanie, jak wrzucę coś, co jest bardziej kontrowersyjne, nie? Po takim czasie, gdzie te ostatnie 2 lata vloga to było naprawdę takie wszystko w pastelowych kolorach, nie? I brakowało mi trochę jakiegoś takiego właśnie i humoru, jakiejś takiej, agresja to złe słowo, ale takiego no pazura jakiegoś. Okej. Myślę, że to jest zagwozdka wielu twórców na pewnym etapie, czy wychodzić z jakimiś swoimi opiniami kontrowersyjnymi trochę tematami, czy jednak pozostać w tej strefie takiej bezpieczniejszej. To znaczy ja z moimi opiniami się nigdy nie kryłem, nie? Czasami gdzieś tam wrzucę dosłownie 1-2 zdania z jakimś odcinku, o jakiejś tam, wiesz, czy o moich poglądach, czy to politycznych, czy światowych, takich ideologicznych, to często ludzie właśnie, niektórzy piszą, że oni tu nie przychodzą po to, żeby słuchać o moich poglądach. No co ja zawsze odpowiadam, no to, że jakby jest milion innych kanałów, które sobie mogą włączyć. Nie? Jakby ja tam, tak jak mówiłem, ja na kanale nikogo nie udaję, jestem sobą i jakby love it or leave it, jak to mówią. Okej. Kolejne pytanie to takie, czy nadal warto zaczynać programowanie od zera w dzisiejszych czasach? Biorąc pod uwagę statystyki, które właśnie Lech Wikaryjczyk u mnie na evencie w Warszawie prezentował, czyli szef marketingu No Fluff Jobs, serdecznie pozdrawiam swoją drogą, bo bardzo lubię tę firmę i cały zespół. Prognozy są bardzo pozytywne, takie obiecujące. Nie jesteśmy jakby na straconej pozycji, mimo tych wszystkich layoffów, kryzysów i innych rzeczy. Sytuacja ma się całkiem dobrze. Oczywiście dużo trudniej jest dostać się do IT dzisiaj niż na przykład w czasach, kiedy ja zaczynałem 6 lat temu. Jakoś mi to przeleciało szybko ten czas. Wtedy było łatwiej na pewno. Mniejsze oczekiwania były od juniorów, ale nadal jest to możliwe jak najbardziej i słyszę naprawdę codziennie praktycznie historię, że komuś się gdzieś tam udało, nie? Myślę, że to jest bardzo często kwestia podejścia. Może też dopasowania swoich wymagań do rzeczywistości, nie? Może czasami warto zacząć w jakiejś firmie, która nie jest renomowana, tylko jest jakąś małą firmką, po to, żeby cokolwiek mieć w CV, żeby później aplikować gdzieś dalej, nie? No, różne są podejścia. Niektórzy bardziej na freelancie na przykład zaczynają na samym początku. No, tych strategii jest mnóstwo. Nie mam kompetencji, żeby komuś doradzać, co jest dobrą drogą, ale uważam, że malują obraz niektóre osoby na dużo bardziej ciemniejszych barwach, niż to faktycznie wygląda, nie? Nie ma tragedii. Widziałam, że chyba w jakimś filmiku, który nagrywałeś około 3 lata temu, wyśmiałeś trochę to, że od juniorów wymaga się już 2 lat doświadczenia komercyjnego. Nie sądzisz, że teraz to już jest raczej trochę taka norma, że już od juniora wymaga się tych około 2 lat doświadczenia? Ja mogę zaklinać rzeczywistość, tylko i powiedzieć nadal, że się z tym nie zgadzam, że jest to bzdura, nie? Że jakby junior, no dobra, jeśli robimy taką skalę, że jest staż, junior, regular i senior, no to staż to jest zero doświadczenia. Po prostu ktoś, nie wiem, ma fajne projekty własne, takie po prostu do szuflady robił i jakby dopiero chce się przyuczyć, to okej, ale też ile może trwać staż, nie? I w takim razie na ilu stażach musisz być, żeby zostać juniorem według niektórych, nie? To jest dla mnie jakiś absurd. No nie wiem, jakby dla mnie to jest dziwne, nie? 2 lata doświadczenia od juniora to jest naprawdę dla mnie absurdalny jakiś wynik, nie? Jakieś oczekiwanie, które nie powinno mieć miejsca, nie? To znaczy, że coś z tą firmą jest chyba nie tak, nie? Jeśli ma tak skonfigurowane wymagania wobec swoich kandydatów. Albo masz miejsce na osoby niedoświadczone i masz zasoby, które sprawią, że możesz je kształcić w ramach swojej firmy, i wtedy nie wymagasz od nich tego, żeby mieli doświadczenie komercyjne, bo te osoby po prostu będą zaopiekowane przez doświadczonych deweloperów, którzy będą rozwijać te osoby. Albo tego nie masz, nie? To wtedy nie rekrutuj na juniorów, bo to trochę śmierdzi tym, że chcesz regulara, ale nie masz hajsu, nie? No trochę. No to jest twój problem wtedy, nie? Tak. Także ja na to tak patrzę. Cwaniactwo, nie?
A czy pod kątem tego, że istnieje ChatGPT, chociaż wiem, że mówiłeś, że już wcześniej jakieś aplikacje też realizowały jakieś tam pisanie fragmentów kodu, tak, i to ja nie jest jakieś super przełomowe? Ja mam Tabnine na przykład podpięty, tutaj mamy logo. Okay. On też wykorzystuje AI do tego, żeby uzupełniać kod, ale to trochę inaczej działa. Teraz GitHub Copilot X wychodzi coś takiego, które sprzęga ze sobą, z tego co wiem, ChatGPT, no bo GitHub jest produktem Microsoftu. To będzie dużo bardziej zaawansowane narzędzie, ale jeszcze nie wyszło, jest w beta testach póki co. Jestem wpisany na waitlistę, ale jeszcze nie mam dostępu. Natomiast ChatGPT, pytanie jest, czy zastąpi programistów? Nawet może nie, czy totalnie zastąpi, tylko czy nie wypiera właśnie tych juniorów, którzy jakby ich głównym zadaniem jest pisanie jakichś tam fragmentów kodu, bo rozumiem, że im jesteś wyżej, tym bardziej jeszcze wymagana jest od ciebie kreatywność, takie spojrzenie szersze na projekt, dogadywanie różnych elementów i tak dalej. No ale jednak na tych przez te pierwsze lata, powiedzmy, no to jest jednak stricte pisanie kodu, co może już robić czat poniekąd. Jeśli tak podeszlibyśmy do sprawy, jako generalnie ludzie w IT, to uważam, że jest to perspektywa dość krótkowzroczna, bo w bardzo szybkim czasie pozbędziemy się młodych pokoleń w IT, nie? Czy kolejnych pokoleń w IT. Bo jeśli zastąpimy juniorów maszynami, no to jak, wiesz, moje pokolenie pójdzie na emeryturę na przykład, to za ciężko tak powiedzieć, nie? Bo też nie wiadomo, co będzie nie wiadomo, co będzie za 2 lata, nie? A co dopiero za 20. No tylko, że ty potrafisz spojrzeć dalekofalowo, jakby długofalowo, bardzo w przód, a może dla firm to będzie jednak wygodne teraz nie zatrudniać tych juniorów, tylko zlecić to podstawowe pisanie kodu aplikacji i płacić tylko tym osobom za jakby kreatywną pracę bardziej. Póki co te narzędzia i tak nie są gotowe nadal, nie? Okay. Jakby to... One na pewno pomagają, na pewno są świetnymi narzędziami. Ja na przykład z ChatGPT korzystam w takich sytuacjach, kiedy próbuję rozkminić, jak mógłbym coś zaimplementować, nie? Chyba przedwczoraj sobie coś tam nawet, zamiast Google'a tego używam, gadam sobie z czatem, nie? Mówię, ej, miałem kiedyś takie rozwiązanie, ale już nie pamiętam, jak to się robiło. Poza tym nie chcę tego zrobić na AWS-ie, tylko na Google Cloudzie. Czy Google Cloud też ma takie usługi, nie? I jakie to są usługi? Typu tam, nie wiem, chyba pytałem o Simple Email Service w AWS-ie. No to czy coś takiego do mailowania ma też Google? Zakładałem, że ma, ale nie wiedziałem, jak się nazywa. Mógłbym do tego wszystkiego dojść sam, ale zajęłoby mi to na przykład godzinę zamiast 5 minut z czatem, nie? Więc pod tym względem uważam, że jest to rewelacyjne narzędzie. Oczywiście te fakty, które on podaje, trzeba zweryfikować, czy są prawdziwe, ale w dużej mierze są i jakby mówi prawdę, jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy. Więc w rozkminianiu, jak coś zrobić, to jest bardzo dobre narzędzie. W pisaniu kodu też bardzo często ten kod działa, chociaż uważam, że trzeba go często poprawiać troszeczkę, żeby go dopasować jakoś do kontekstu na przykład naszej aplikacji. Tak czy inaczej, no potrzebujesz jakichś umiejętności, żeby to, co ci ten czat daje, wykorzystać, nie? Myślę, że co z tego, że zastąpimy juniorów, no to wtedy by te osoby bardziej doświadczone musiały to obsługiwać. Robi się to skomplikowane i też, no ja nie mam aż takiej wiedzy i takiego, może takiej wyobraźni nawet, żeby jakoś zobaczyć oczami wyobraźni firmę, która tak na co dzień już korzysta z czatu GPT w swoich procesach, nie? Myślę, że warto pamiętać o tym, że praca programisty nie ogranicza się wyłącznie do pisania kodu, nie? Że jakby to jest ważne. No tak, a no chyba, że ktoś jakby chciał, żeby to się ograniczało do pisania kodu, chociaż nie wiem, czy są takie osoby, które z założenia chcą tylko siedzieć i pisać coś, co jest im zlecone w konkretnych zadaniach. Bardzo możliwe, że to jest część juniorów, która narzeka na forach, że nie może znaleźć pracy. Okej. Jednak jakby wiesz, o tym właśnie mówiłem, że dopasowanie wymagań do rzeczywistości czasami bywa bolesne i czasami nasze wyobrażenie na temat branży mija się z tym, jaki jest stan faktyczny, nie? W IT tworzymy produkty cyfrowe dla ludzi i one są tworzone przez ludzi i ten ludzki aspekt nadal jest bardzo istotny. I nawet jeśli maszyny pozwolą nam przyspieszyć niektóre procesy albo zautomatyzować, pozwolą nam szybciej dochodzić do pewnych rozwiązań, to nadal uważam, że ten aspekt ludzki jest niesłychanie ważny i bardzo często przecież programiści też gadają na co dzień z klientami w projekcie, nie? Jeśli to jest software house, to bardzo często na spotkaniach to ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby doradzić, jakie będzie optymalne rozwiązanie. To jest trochę twoja odpowiedzialność i twoja decyzja. Pytanie, czy ktoś chce te decyzje powierzać maszynie? Moim zdaniem póki co byłoby to dość kłopotliwe i ryzykowne. Mimo wszystko człowiek z doświadczeniem wie więcej niż maszyna. Może sobie zerknąć w czacie na
scenariusze, które można wykorzystać, ale to jego doświadczenie pozwala w kontekście tego projektu, tej firmy ocenić, które będzie optymalne. Mm-hmm. Tak na to patrzę. Okej. Okay. No bo znam osoby, które stwierdziły, że no nie wiem, były właśnie akurat w trakcie jakiegoś kursu, zdecydowały, że okej, idę wreszcie w to programowanie, no i akurat w tym momencie pojawił się czat jakby na złość mi, więc już nie ma sensu. Nie ma co tak na to patrzeć, myślę. Wiesz, zwłaszcza, że te głosy, które tak mówią, już się zaczynały, jak był ChatGPT w wersji 3, który już jakby został mocno w tyle. Tak, z jednej strony ten rozwój technologiczny idzie bardzo szybko i nie wiem, co będzie za 2 lata. Pewnie będziemy mieli narzędzia, które naprawdę doskonale pomagają nam w pracy programisty. Czy to będą rozwiązania, które będą w stanie zastąpić człowieka w tej pracy? Myślę, że nie. Myślę, że będą w stanie zastąpić osoby, które faktycznie mają takie podejście, jak mówiłaś, nie? Że one chciałyby pisać kod w pracy, nie? Mm-hmm. Okej, okay, jakby to trochę nie ta branża, nie? To tak nie wygląda, nie? Okay. Nie po to się sprawdza miękkie skille w pracy, żeby pisać tylko kod, nie? No tak, no właśnie to też zaczęło się przebijać kilka lat temu, że te miękkie skille jednak są też ważne nawet u programistów, prawda? Tak, i jakby coraz bardziej programiści są zaangażowani w procesy, które wymagają tych miękkich umiejętności, nie? Mm-hmm. Niektórzy się na to bardziej piszą, niektórzy mniej. Uważam, że warto to rozwijać. Mam to szczęście, że akurat u mnie są one jakoś naturalnie rozwinięte, więc jakby oczywiście dbam o to, żeby to rozwijało się dalej, ale nie muszę się o to aż tak bardzo martwić. Bardziej mi się martwią moje skille techniczne, że tam mam sporo niedociągnięć i na pewno mógłbym się więcej jeszcze rzeczy nauczyć. No, więc jestem tego typu przypadkiem. Nie wiem, co będzie i nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Jest mnóstwo teraz osób, które w bardzo taki katastroficzny sposób opisują to, co nas czeka za parę lat. Mhm. Ludzkość się wiele razy już myliła w przypadku jakby przewidywania przeszłości. Często te próby były po prostu nieudane i rzeczywistość to weryfikowała bardzo brutalnie. Więc mam taką radę, żeby po prostu być na bieżąco, uczyć się rzeczy nowych, które wychodzą, uczyć się też korzystania i z tych promptowych rzeczy typu właśnie ChatGPT, czy jeśli ktoś się zajmuje bardziej jakimiś wizualnymi rzeczami, Midjourney, czy tego typu narzędziami i się dostosowywać do rzeczywistości, nie? Mm-hmm. No właśnie to jest też ważna rzecz, którą tutaj nam przemyciłeś, że programista to jest trochę taka osoba, która musi być otwarta na ciągłą naukę, prawda? No tak. 15 lat temu mieliśmy strony, większość dobrych stron w sieci stała na Flashu, który już nie istnieje. I tam był ActionScript, który jest w ogóle jakąś pochodną JavaScriptu, taką dość koślawą. I było mnóstwo programistów, którzy pisali w ActionScripcie. I znam kilka osób osobiście, które pisały w tym i w tamtych latach zarabiały gruby hajs. Ale jak to było tak, że później wyszedł iPhone i iPhone stwierdził, że nie będzie wspierał Flasha, więc cała sieć lawinowo zaczęła przechodzić na HTML, CSS, JavaScript. Flasha w ogóle już nie wykorzystywano. I nagle była wielka rewolucja i część osób się obraziła na rzeczywistość i została bez pracy, albo została, wiesz, gdzieś tam było kilka takich osób. Flash jeszcze pokutował w takich mniejszych jakichś rozwiązaniach internalowych dla firm na przykład przez kilka lat, później to już chyba totalnie umarło. I to właśnie te niedobitki gdzieś tam jeszcze po agencjach coś tam próbowały robić, ale ostatecznie po prostu wyginęli naturalnie, nie? Mm-hmm. A ty nie miałeś takiego momentu w swojej pracy, gdzie, no wiem, że ty starałeś się być na bieżąco, ale gdzie stwierdzałeś, że nie no kurde, to już jest przesada, jakby... Czemu ktoś mówi, że ta moja technologia już odchodzi w zapomnienie i pojawia się kolejna, jak przecież dopiero co zaczynałem poznawać te... Chyba nawet jest jakiś taki licznik, że powstaje nowy framework JS-a. Niby tak. Myślę, że ten horyzont frameworkowy był bardziej dziki jeszcze parę lat temu, a teraz to się trochę ustabilizowało i mamy faktycznie Reacta, Vue i Angulara jako takie 3 główne technologie wykorzystywane. Ja miałem to szczęście, że i pisałem i w Vue, i w Reakcie, projekty komercyjne, więc jakby sytuacja jest stabilna, na razie nie wygląda na to, żeby React gdzieś sobie poszedł, tym bardziej, że mamy tak poważne technologie jak Next na przykład, całe serwisy jak Vercel, które współpracują właśnie z Nextem, to wszystko stoi, znaczy Next stoi na Reakcie. Za dużo tam hajsu poszło chyba w to, żeby to tak sobie po prostu, wiesz, poszło gdzieś, nie? I to są poważne biznesy. Nie uważam Reacta za doskonałą technologię, często na niego narzekam. Dużo przyjemniej mi się pisało w Vue, ale też no, o tym mówiłem, że nie ma się co na rzeczywistość obrażać. Łatwiej mi było znaleźć pracę w Reakcie, nie? Więc jakby
musiałem swoje sentymenty odrzucić gdzieś na boki i po prostu się dopasować. Jakbym kiedyś dostał pracę w YouTube, byłbym też szczęśliwy. Jakbym dostał jakiejś innej technologii, też bym się cieszył. Jakby ja się nie przywiązuję do tego i mam coś takiego, że spoko, jak muszę, to się tego nauczę i to wszystko jest jeden pies trochę, tak wiesz, na koniec dnia, jak to się mówi po angielsku, nie? Że, okay. że jakby to jest wszystko to samo. Ale staram się śledzić jakieś nowinki, typu, nie wiem, Astro, ostatnio sobie obczajałem, Astro.js, to jest taki do stron statycznych, nowa technologia. Wygląda ciekawie, ale z drugiej strony nigdy nie miałem takiego oparcia, że muszę wiedzieć wszystko, nie? Mm-hmm. Trochę bardziej przywiązuję uwagę do takich, jak to się mówi po angielsku, fundamentals, do takich podstaw solidnych, mm-hmm. które pozwalają mi zrozumieć dowolną technologię w dość szybkim czasie, nie? A nie żenić się z Reactem na całe życie. Jakby nie zobaczę jakiś inny kod, to powiem, o matko. Okej, okay. No to załóżmy, jest, że jest osoba, która ogarnęła już teraz HTML, CSS, JS. I co byś jej rekomendował? Jakąś technologię właśnie konkretnie Vue, czy może coś innego? Popisałbym trochę projektów w tym stacku waniliowym, żeby zobaczyć, jak faktycznie ten JavaScript działa. Wiadomo, że na początku jak się pisze, bo wiesz, co to znaczy, że ktoś ogarnął HTML, CSS i JavaScript? Bardzo często to znaczy, że ktoś przeszedł dwa kursy, nie? I... No powiedzmy, że już kmini lepiej niż po dwóch kursach. Okej. Okay. Ludzie jakoś lubią robić kursy, nie lubią robić projektów, nie? No, tak. I wolą zrobić 10 kursów niż jeden kurs i dwa projekty, że jakby jest to bardziej wymagające. Ja wiem czemu, bo ja pamiętam, nie? Jak to było, że to jest na maksa niewygodne doświadczenie. Robić coś bez kursu i nie masz pojęcia, jak to zrobić. Mm-hmm. Mimo wszystko teraz jest trochę łatwiej, bo masz czat na przykład, nie? Gdzie możesz tak. podpytać. Z drugiej strony jest jakieś takie przeświadczenie, że o kurczę, powinienem to z głowy napisać, nie? Że nie powinienem googlać, jak się takie proste rzeczy robi, co jest nieprawdą, bo ja do dzisiaj nie w statementy, tylko switch statementy w JavaScriptie googlam, bo zawsze zapominam, jaka tam jest składnia, gdzie są dwukropki. Mm-hmm. I jakby nie wstydzę się tego, to jest mój problem. Może sobie na ręce powinieneś zapisywać, jak albo tatuaż zamiast ten, tu o, mam no jeden, właśnie. To tutaj zrobię sobie switch statement. Porobiłbym projektów. W ogóle byłoby super znaleźć komercyjny projekt, typu statyczną stronę dla, nie wiem, wujka, mechanika, cioci, fryzjerki, kogokolwiek. No tak. Od razu coś przydatnego. Tak. Jakoś tak seksistowsko poleciałem, że wujek to musi być mechanikiem, a ciocia fryzjer. No to ciocia mechanik, wujek fryzjer. Tak. Git. W każdym razie, żeby jakoś wykorzystać w boju te swoje umiejętności, bo bardzo często w tego typu projektach, gdzie już naprawdę musimy wrzucić to na jakąś domenę, serwer i tak dalej, wychodzi nam kilka rzeczy, o których zapomnieliśmy w projekcie do szafy. Mm. A już pomijam to, że będziesz mieć w CV projekt komercyjny. No tak, tak, tak. Ja tak robiłem. Pomaga. Więc to jest na pewno dobra opcja. No ale próbowałbyś od razu z jakimś frameworkiem? Nie, ja robiłem na początku tak, że napisałem sobie dwie strony w czystym, w Vanilla. Okay. Vanilla. W taku, czy tam Vanilla.js. Po polsku Vanilla. Tak, brzmi dobrze. A później dopiero sobie zacząłem Reacta, ale to było już chyba na 7-8 miesięcy przed tym, jak wysłałem CV do NetGuru. Więc... Okay. Uczyłem się tego kilka lat tak naprawdę, nie? To były oczywiście górki i dołki, to nie było tak, że przez, wiesz, 4 lata non-stop siedziałem. Miałem swoje jakieś tam kryzysy po drodze. U mnie ten rozwój tych umiejętności nie był linearny. Mm. Często zapominałem coś, bo przez kilka miesięcy nie robiłem, później musiałem wrócić, odkurzyć tę wiedzę. Skomplikowane to było. No, ale to ostatnie kilka miesięcy przesiedziałem faktycznie i posiedziałem w Reakcie. To mi wtedy wystarczyło. Mm. Dzisiaj? Nie wiem. Dlatego zawsze zachęcam do robienia komercyjnych projektów, nie? Nie chodzi mi o to, żeby były za hajs, tylko żeby były prawdziwe, żeby były do, wiesz, w rzeczywistości gdzieś istniały, nie? Żeby to były biznesy. Okay. Albo fundacje, albo cokolwiek, non-profit, cokolwiek, coś się tam dzieje wokół ciebie, nie? Przedszkole, no wiesz, mnóstwo jest sytuacji, w których możesz do kogoś podejść i powiedzieć, ej, zrobię ci stronę. I wiesz, ile to będzie kosztować? No 200 zł za hosting. Na miesiąc? Nie, na rok. A okej, okay. No ten git, nie? I sprzedane. Fajnie by było mieć projektować przy tym, nie? To jakby to jest mój taki perk. Ja się nigdy designerem nie nazwę, absolutnie. Uważam, że te projekty, które robię w Figmie, są kompletnie amatorskie, ale spełniają swoją rolę, nie? Są proste, ale estetyczne, nie? No tak. Nic bardziej skomplikowanego prawdopodobnie nie byłbym w stanie stworzyć, nie? No ale też jeżeli ktoś od razu nie ma do tego smykałki, to wydaje mi się, że może to przychodzić z czasem, kiedy widzisz projekty od jakichś grafików. No to jak z tą moją fotografią. Poświęciłem temu odpowiednią ilość czasu i nagle się okazuje, że
to nie jest od 0 do 1, nie? Ale jakby jest progres, nie? Mm-hmm. I nie wierzę, tak samo nie wierzę już dzisiaj w talent do fotografowania, tak samo nie wierzę w talent do tworzenia layoutów. Tym bardziej, że jeszcze w czasach, jak już mówiłem o tym flashu, sieć była dzikim zachodem wtedy, nie? Każda strona się inaczej animowała, bo to było mnóstwo animacji, nie? Wtedy. Aha. Po prostu karuzele, nie karuzele. I to było na maksa skomplikowane, różnorodne, natomiast im dalej w las idziemy, tym bardziej sieć staje się zunifikowana. Mhm. Te interfejsy w e-commerce'ach, dlaczego zawsze wiesz, gdzie kliknąć, nie? Bo wszędzie tak. Praktycznie filtry masz albo tu, nie? Mhm. Jakby to jest proste. Więc, prostota i przejrzystość tak. Też teraz jest... Więc ogarnięcie tych podstaw designu, które ci pozwolą skleić jakiś layout, to już nie jest, wiesz, pójście na Akademię Sztuk Pięknych, nie? I studiowanie malarstwa, nie? Tylko nauczenie się zasad, nie? I wykorzystanie tego kilka razy, żeby zrozumieć, jak to działa, nie? No, tak. To jest tak, jak wiesz, jak możesz poczytać o kompozycji w fotografii, ale nie zrobisz dobrego zdjęcia, jak nie zrobisz 100 złych, nie? W tym na przykład układzie w kompozycji, nie? Mhm. No, to tak działa. A czy widzisz jakieś sytuacje obecnie, w których warto byłoby posłużyć się WordPressem? No ja mam stronę na WordPressie teraz. Tak, twoja strona jest na WordPressie? Znaczy nie ta główna, ale ta z notesami. A, okej. I wynika to z tego, że ten jakby moduł do, ja tam mam chyba WooCommerce, moduł do sprzedaży był najprostszy do zaimplementowania dla mnie, nie? Czyli tak pod sprzedaż? No zrobiłem to w 15 minut, nie? Okej. Okay. Jakby plus landing page taki tam w HTML-u i CSS-ie napisałem i to jest tyle, nie? Ale mam tam podpięty infakt do faktur, mam tam podpięty inpost do tworzenia od razu etykiet do wysyłki i jakby... Jeśli jakaś technologia spełnia swoje zadania biznesowe, to czemu jej nie wykorzystać, nie? No właśnie, bo słyszę czasem, że ludzie są tak źle nastawieni do WordPressa. No ja nienawidzę WordPressa, nie? Tak generalnie jako technologii. Jeśli miałbym coś tam customowo pozmieniać, to pewnie byłoby to dla mnie skomplikowane. No tak, bo tam ciężej jest się dobrać do niektórych rzeczy, to jest irytujące dla programistów, tak. I to z tego, co wiem, to nie jest chyba ten najnowszy, nie orientuję się, ale przynajmniej długo tak było, że te najnowsze wersje PHP były już takie fajne, a te WordPressowe jeszcze ten, ale może gadam głupoty, nie biorę za to odpowiedzialności. Ale jakby do postawienia, do wyklikania w interfejsie rzeczy, no to jakby udało mi się to zrobić samodzielnie, nie? I to działa i to sprzedaje, czemu nie, nie? Czyli o ile nie jesteś przywiązany do swojej wizji tego, jak konkretnie ma być ta strona sprofilowana pod ciebie i tam graficznie i tak dalej, tylko ma spełniać swoją rolę na przykład do sprzedawania czegoś, no to może to być lepsze rozwiązanie. Tak, no bo ja zrobiłem tak, że zrobiłem customowy landing page w HTML-u i CSS-ie i to jest osobny plik i tam po prostu masz guzik, który cię przekierowuje już do koszyka i tam już masz WordPress, nie? A, okay. Ale no i to działa, nie? I nie musiałem żadnego szablonu w WordPressie pisać ani nic takiego, nie? Więc jakby tak się wymiksowałem jakby z tych ograniczeń WordPressowych. Okej, okay. No, spoko. Także jest okej, nie? If it works, it works. No dobrze. Jeszcze takie pytanie też trochę typowe w kwestii IT. Jako, że rekrutowałeś, to może wiesz. Czy są sytuacje, w której jednak inaczej się patrzy na osoby, które ukończyły studia, a na te, które nie ukończyły? Ja się nie spotkałem z tym ani w NetGuru, ani w Hotjarze. Nie odczułem tego i też nie widziałem, żeby to było brane jakoś bardzo pod uwagę. Przynajmniej na stanowiska frontendowe, na które rekrutowałem. Jakby więcej nic nie mogę powiedzieć, no bo nie mam takich doświadczeń, nie mogę ręczyć za wszystkich też rekruterów i tak dalej, ale wiele takich nowoczesnych firm raczej na to nie patrzy. Na moje doświadczenie, znaczy na moje wykształcenie nigdy nikt nie patrzył, nie? Okay. Jak się gdzieś rekrutowałem, patrzyli na moje doświadczenie tylko, nie? Mm-hmm. Wydaje mi się, że mi to pomogło w mojej takiej pierwszej pracy w IT, która była trochę bardziej backendowa, w Komarchu. Okay. Bo tam jednak zwracali uwagę na to. Wydaje mi się, że w tych takich bardziej molochach typu C albo Komarch mogą mieć jeszcze takie zasady, które jakby biorą to pod uwagę. Nie mi to oceniać. Każdy ma inne podejście. Nieraz widziałem sytuację, gdzie osoba po technikum informatycznym pisała dużo lepszy, bardziej dojrzały kod backendowy, frontendowy niż po prostu absolwent jakiejś informatyki gdzieś tam, nie? Także jestem przeciwnikiem skreślania ludzi, nie brania pod uwagę ich potencjału, tylko patrzeć na ich wykształcenie, nie? Bo można sobie po prostu zrobić krzywdę, a przede wszystkim tym ludziom, nie? Poza tym umówmy się, nie chcę jakiś tutaj rant wchodzić z polskimi uczelniami, ale nie jestem wielkim fanem polskiego systemu edukacji, nie? I tego, jak wyglądają studia na wielu kierunkach. No tak, może bym się też mogła trochę w sumie wypowiedzieć.
Zresztą już wspomniałam, że pod kątem takiego tworzenia frontendu to moje zajęcia z WWW wyglądały. W sensie no, nauczyciel był bardzo sympatyczny i jakieś tam podstawy nas nauczył, ale to, co ja potem robiłam w pracy, a to jakie podstawy mieliśmy tam, no, to są dwa różne światy. Natomiast fajne było to, że mieliśmy zaawansowane przedmioty, na przykład właśnie algebrę, analizę matematyczną, fizykę, gdzie ja bym siebie nie podejrzewała, że tak skomplikowane rzeczy zrozumiem, a jednak na tej uczelni się tak czułam. Kurczę, fajnie, że jednak jestem w stanie takie rzeczy ogarnąć i to jakoś mnie tak podbudowywało. No i cieszę się, że tak sobie udowodniłam, że byłam w stanie to zrobić. Może to tam też jakoś rozwijało pewną część mózgu, oby. No to pod tym kątem bardziej. Zaręczam, że nie byłbym w stanie tego zrozumieć, nie? Jakby to właśnie tego typu rzeczy. Ja byłem jakby od podstawówki, jak mi zaczęli dodawać literki do cyferek, to już wiedziałem, że jest zaorane, nie? Okay. Na mnie. No ale szczerze mówiąc, potem mi się to aż tak nie przydało, chociaż wiem, że w uczenia maszynowego, tak, no to wiem, że tam już przydawała się ta zaawansowana metoda. Tak, no myślę, że to są, że data science właśnie, uczenie maszynowe i tak dalej, to już są takie rzeczy, gdzie te umiejętności ze studiów, tak, z takich technicznych kierunków, zakładam, bo ja się na tym nie znam, ale tak mi się wydaje, że to się może przydawać tam, nie? Jednak frontend jest o czym innym trochę. To jest bardziej taka interdyscyplinarna dziedzina, gdzie programowanie, jakieś tam umiejętności takie twarde, to jest część. Dużo jest właśnie też o designie, o interakcjach, o myśleniu o użytkowniku, nie? Ciężko znaleźć teraz studia, które by mogły odpowiednio do tego przygotować. Wydaje mi się, że tam wiedza musiałaby być cały czas aktualizowana i... Tak, raz, że to się bardzo zmienia, a dwa, że musiałaby być naprawdę prowadzona przez specjalistów z różnych dziedzin, nie? Że to nie jest tylko programowanie, nie? Tak, no. Więc studiów generalnie bym nie skreślała jako takich, ale ja bym poleciła dwa razy się zastanowić, co faktycznie chcesz po tych studiach robić. Mhm. Nie, absolutnie nie mówiłam o studiach technicznych w Polsce, bo z tym nie mam doświadczenia, nie? Mhm. Mam bardziej z humanistycznymi kierunkami i tam bywa różnie. A, czyli też nie masz... Po tym dobrych jakichś... Nie, nie mam. W sensie moje dziennikarstwo, powiedzmy, że wiele się tam nauczyłem na pojedynczych przedmiotach, ale wiele było też absurdów, które nie powinny mieć miejsca, nie? Tak bym to powiedział. Jeżeli już szukamy pracy w IT, to sądzisz, że powinny być podane widełki? Tak, no jestem fanem w ogóle podawania widełek. Chciałbym, żeby wszystkie inne branże też tak robiły, nie? Mm-hmm. Pamiętam, jak w reklamie pracowałem, to jakby przychodzenie do pracy z hajsem na gębę ustawionym, gdzie możesz nawet pracować lepiej i mieć lepszy potencjał od twojego kolegi czy twojej koleżanki z biurka obok, która robi tę samą pracę, załóżmy, że jest grafikiem albo copywriterem, ale masz gorsze umiejętności negocjacyjne i zarabiasz mniej, nie? Więc jakby fajnie by było, żeby te widły były jawne dla wszystkich, nie? Uważam, że to jest dobra i bardzo taka higieniczna praktyka. Mhm. A zauważyłeś, nie wiem, czy brałeś w tym udział, właśnie w negocjowaniu stawek z osobami, które rekrutowałeś? Tak, pamiętam, że z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, że była to część, nie jestem pewien. Tak, może mnie teraz pamięć zawodzić, czy ja chyba ostatecznie gdzieś tam wyrażałem swoją opinię, ale chyba nie rozmawiałem z nimi bezpośrednio o tym. To już było między tam chyba rekruterem, a tą osobą, nie? No bo właśnie chciałam zapytać, czy miałeś taki przypadek, że ktoś swoimi umiejętnościami negocjacyjnymi sobie potrafił dużo lepszą stawkę wywalczyć. Nie, ale podwyżki już negocjowałem jako lider, nie? Moich ludzi z zespołu. I tam zdarzało się, że były próby nacisku jakieś, nie? Na zasadzie, wiesz, ja tam mówiłem, że tyle i tyle, a mówi, no nie, uważam, że powinienem tyle, a tyle dostać, bo jestem super, nie? No i jakby wtedy już przechodziliśmy na takie, to trochę tak jak pytałaś o to, czy kiedyś komuś powiedziałem, że ma zrobić swoje i koniec, to tutaj też przechodzimy już wtedy na taki bardzo merytoryczny język, nie? Czyli dobra, zrobiłeś to i to w tym projekcie, to było twoje główne zadanie, w międzyczasie, nie wiem, robiłeś jakieś prezentacje, brałeś udział w tym i tym, to cię rozwinęło, no mnóstwo tych aspektów jest, które możesz ocenić jako lider i musisz brać pod uwagę już w takich sytuacjach, nie? Więc na szczęście tylko raz miałem taką sytuację, większość ludzi, z którymi pracowałem, ufała moim osądom i też starałem się być w tym bardzo fair, nie? I jakby
nie byłem jakimś tam, wiesz, to nie mój hajs, nie, no ale starałem się to tak wypośrodkować, żeby było to spójne z polityką firmy, ale żeby ta osoba też czuła się doceniona i wiesz, mm-hmm. i pracowała dobrze, nie? No bo jest to jakiś okay. tam środek też motywujący jednak pracownika, nie? Mm-hmm. A czy to prawda, że najłatwiej jest sobie wynegocjować podwyżkę grożąc odejściem? Znaczy może nie grożąc, tylko że są takie sytuacje, gdy ktoś już jest na tyle zrezygnowany w tej firmie, że mówi, no to ja odchodzę i wtedy nagle zapala się ta możliwość straty tego pracownika i lecą ogromne podwyżki. Jeśli pracownik, tak z mojego doświadczenia i z moich obserwacji, też jakby zakładam, że ktoś się może ze mną nie zgodzić albo mieć inne doświadczenia, ale ja uważam, że jeśli dochodzi do sytuacji, w której pracownik mówi, że albo dostanę hajs, albo odejdę, to raz, że hajs jest jedynym jakby czymś, co go trzyma w tej pracy, czyli już ta praca nie jest dla niego angażująca, nie jest ciekawa prawdopodobnie. Może jest ta osoba jakoś tam wypalona i myśli o odejściu aktywnie i mówi, dobra, to albo mi dadzą teraz podwyżkę i jeszcze zostanę, albo nie. Ale jeśli już doszło do takich myśli, to jest trochę tak jak, nie wiem, jak się raz z kimś zerwie, to jak się później wróci do tej osoby, to często te pary nie przetrwają. Nie? Tak widziałem gdzieś tam wśród moich znajomych, że tak się zdarzało, że jak już raz doszło do tego, i to jest trochę właśnie jak z tym wypowiedzeniem, nie? Że jak to jest takie ultimatum już, że albo mi dacie ten hajs, albo się zwalniam, to już chyba trochę za dużo rzeczy poszło w tej głowie i ona jeszcze o tym nie powiedziała, jakby pracodawcy czy tam ludziom zespołu. Nie? Zmierzam do tego, że jeśli taka osoba też rzuca już takim argumentem, to uważam, że jest to też zaniedbanie ze strony jej lidera, bo on powinien wychwycić to, nie? Że coś tam nie grało, i widzieć, że na przykład ta osoba dużo pracuje, a nie dostała od, nie wiem, roku podwyżki na przykład, no to może byśmy ją jakoś docenili, nie? I jakby na tym też polega praca lidera, że trzeba... I to są rzeczy, które ci nikt nie powie wprost, nie? Bo to już możesz mieć takiego milczka, który ci powie po 2 latach, że ej, robię super robotę, ale spadam, jak mi nie dacie więcej hajsu. No i no, o tym właśnie mówiłem w tym wyczuwaniu ludzi i ich emocji, nie? Że te umiejętności się bardzo przydają w czytaniu człowieka, jakby, nie? O co mu chodzi. No ale wydaje mi się, że to jest rzadkie jeszcze wśród pracodawców w Polsce, żeby wychodzić samemu z inicjatywą dania podwyżki. Nie. W IT może niekoniecznie. Obie firmy, w których pracowałem, miały to tak jakby... Zaplanowane i to były procedury, które się odbywały regularnie. Okej, okay, no to chyba także fajne jest. Także miałem dużo szczęścia chyba też. Ale zgadzam się, myślę, że tak, że polski rynek nie wprowadził tego jeszcze w pełni, nie? Ale tak, no, w tych firmach, gdzie ja pracowałem, działało to bardzo fajnie. I uważam, że uczciwie. Może ściągają jakieś myślenie z zagranicy. Może tak. No. No te zagraniczne firmy to już wiadomo, że tam te startupy mają te bumpy tak zwane roczne porobione, nie? Tak. No jeszcze takie pytanie ode mnie, bo to mnie szczerze zastanawia. Czy nie myślałeś, by pracować zdalnie z zagranicy, bo nie uczyniłeś tego dotąd? Jak patrzę, co się dzieje w tym kraju, to naprawdę myślę o tym coraz częściej. No właśnie. I chyba nic więcej nie mam na ten temat do powiedzenia więcej. Wiadomo, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Ale trochę sobie pojeździłem i jest kilka takich miejsc, gdzie mi się bardzo podobało i gdzie myślę, że fajniej by było żyć niż w Polsce. A przynajmniej jeśli chodzi o klimat, nie? Bo jak tutaj mamy tak naprawdę od listopada mamy tak naprawdę 6 miesięcy listopada, a nie zimę, to ciężko to wytrzymać, nie? I na mnie to bardzo wpływa, na przykład jest to dla mnie ciężkie do zniesienia, jakoś tak brakuje mi tego słońca, a latem zupełnie inaczej funkcjonuje, więc no, może kiedyś się wydarzy, ale jeszcze nie wiem. Nie planuję tego aktywnie, może to pozostaje w sferze jakichś tam marzeń. Okej, okay, a to mogę zapytać, co cię przekonuje do tego, żeby jeszcze na razie zostawać tutaj? Myślę, że póki co po prostu za dużo mnie z tym miejscem wiąże, nie? Mam mnóstwo znajomych, mam jakieś tam tematy, które robię właśnie na boku. Mógłbym to robić zdalnie, ale mimo wszystko, no póki co jakoś nie planuję stąd wyjeżdżać, nie? No nie wiem, czy jak zrobisz meetup we Włoszech, to przyjdzie dużo osób. No, to jest druga rzecz, nie? Znaczy zawsze mógłbym przylecieć z Włoch. No tak, w sumie teraz loty są. Ale bym ich wkurwił wszystkich, nie? Jakbym w grudniu opalony z Włoch przyleciał na meetup. W kapelutku. A oni tacy bladzi, biedni wszyscy. Tak, to jest dobry prank. Podsunęłaś mi pomysł. Także może się tak wydarzyć. Tak. Właśnie jeszcze powiedziałeś to zdanie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Zastanawiam się czasem, czy to nie jest taka trochę wymówka albo takie stwierdzenie osób, którym jest tutaj wygodnie. Czy to nie jest tak, że jednak gdzieś indziej mogłoby być lepiej, tylko trochę boimy się to sprawdzić? Myślę, że może tak być.
nie mam pojęcia, bo nie próbowałem, nie? Nie próbowałem, nie żyłem nigdzie dłużej niż, no w Norwegii żyłem 2 miesiące, ale czy tam 3 miesiące czasami, zależy od roku, ale ja tam pracowałem na farmie, to jakby myślę, że to ciężko to nazwać komfortowymi warunkami, jak się w małym drewnianym domku w 18 osób mieszka. No nie będę tutaj porównań z historii dawał, ale to nie były przyjemne warunki. W każdym razie sama Norwegia na przykład mi się bardzo podobała, tylko chciałbym tam pomieszkać jako człowiek funkcjonujący normalnie, a nie po prostu człowiek na farmie. Ale tam znowu zimy, nie? To by musiał mieć dwie lokalizacje. Na lato i na zimę, nie? Tak, tak. I wysokie koszty chyba jeszcze. Tak, chociaż ten socjal tam działa, nie? To jest jakby te wszystkie usługi socjalne, lekarze, nie lekarze, to jest coś, co w Polsce w ogóle chyba albo się nigdy nie wydarzy, albo wiesz, jakbyśmy mieli nagle jakieś ogromne prosperity, nie? Ale no tam jest zupełnie inny poziom. Mm-hmm. Także nie wiem. Nawet nie myślałem o lokalizacji, nie? Ale pewnie południe jakieś bardziej. Cieplutko. No, chociaż biorąc pod uwagę te zmiany klimatyczne, nie wiem, czy nie za cieplutko tam zaraz będzie, nie? Więc nie wracał później do Polski na kolana. Jak we Włoszech już będzie 50 stopni. No, tak. No ale tutaj też mamy z kolei takie, wydaje mi się, że bardzo gorące dni. Jakby to się tak rozstrzeliło, że długie, brzydkie już trochę zimy i z kolei i takie upalne lato. No tak. Jakby chyba, że nie... zawsze tak było, teraz sobie coś wmawiam, ale wydaje mi się, że jednak się to zmieniło. Nie, ja mam wrażenie, że nie ma wiosny w Polsce już. Tak, na tak, nie, tak. Że masz zimę, taką właśnie szarówkę i nagle jest tam któryś maja i nagle masz 28 stopni. Tak. No, ale to jakby ten, nie moje kompetencje, żeby się tutaj o pogodzie czy klimacie wypowiadać, więc jakby nie wchodzę w to. No dobrze. To będziemy obserwować zatem twoje poczynania dalsze. Spoko. No jak gdzieś się przeprowadzę, to na pewno będę wrzucał na Instagrama. Ostatnio najbardziej na Instagramie jestem taki aktywny, nie? Mhm. Ludzie mówią, że na YouTubie nie wrzucam, ale Instagram jest takim moim sneak peekiem trochę do życia, nie? Że wrzucam jakieś takie bardziej z codzienności. Okay. Mniej zobowiązujące rzeczy, nie? Mm-hmm. Czyli przekierowujemy póki co na Instagram. Tak, siema Roman. Siema Roman. Zapraszam. No dobrze, no to myślę, że już podziękuję ci za tę rozmowę, bo troszkę jest właśnie dzisiaj upalnie. Nie chcę cię męczyć za bardzo. Jakby jestem, perspiracji nie oszukasz. No, także... Bardzo ci dziękuję. Wielkie dzięki, bo w ogóle chciałem powiedzieć, że to był najciekawszy wywiad, jakiego udzielałem, bo tak, to były pytania, których nigdy mi nie zadano i były bardzo ciekawe, więc wielkie dzięki. No to największy komplement dla mnie po rozmowie. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Trzymajcie się.